Dzisiejszego naszego gościa nie trzeba specjalnie przedstawiać, bo jest postacią ogólnie znaną. I jest profesorem SGH, poprzednio SGPiS-u, i z tą uczelnią był zawsze związany. Jest wybitnym ekonomistą, odznaczony licznymi wyróżnieniami i nagrodami, włącznie z Orderem Orła Białego, który otrzymał w 2005 roku, i całą paletę nagród i dwadzieścia kilka doktoratów honoris causa, w tym doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym był mistrzem Polski juniorów w biegach przełajowych. No i prawda, zasłynął tym, że wziął w swoje ręce polską ekonomię w roku 89, wtedy kiedy prawda, się zmieniał ten system z komunistycznego czy socjalistycznego na obecnie występujący. I państwo starsi czy na pewno pamiętają, że był to okres, kiedy w sklepach można było dostać ocet i praktycznie nic ponadto. I w momencie, kiedy profesor Balcerowicz został wicepremierem i ministrem finansów, zaczęła się ta na początku dość bolesna przebudowa ekonomii. I profesor Balcerowicz wtedy był bardzo mocno krytykowany przez wiele osób, ale chyba można powiedzieć, że w sumie, w ocenie większości Polaków, to z tych złych ocen pozostało niewiele. Ja jeszcze do tego wrócę. Natomiast ja pamiętam, że w tym roku 89, 90, to profesor był przedstawiany jako Mengele polskiej gospodarki, Balcerowicz musi odejść. Były takie hasła bardzo, bardzo, bardzo popularne. Na szczęście nie odszedł i prawda, prowadził nasze finanse przez wiele lat. Był szefem też przez pewien czas partia Unia Wolności. No i w tej chwili ocenia tą sytuację obecną w Polsce niezbyt pozytywnie. Ja tu zacytuję jakiś fragment wywiadu, że Leszek Balcerowicz ocenia sytuację po dojściu PiS do władzy następująco. Kaczyński, człowiek, który bez skrupułów chce zawłaszczyć Polskę. Ziobro, jedna z najbardziej odrażających postaci w polityce. Macierewicz, niezrównoważony człowiek na czele MON, to prezent dla Putina. Beata Szydło i Andrzej Duda, marionetki, i przekonuje, nie pozwólmy im zmarnować Polski. Może jeszcze zacytuję pewien fragment takiego artykułu Pawła Różyńskiego. Krytycy Balcerowicza krytykują sami siebie. I tam znalazłem taki ustęp. Mianowicie także w ostatnich latach, kiedy planowi Balcerowicza przeciwstawia się plan Morawieckiego. Kilka miesięcy temu na przedwyborczej konwencji PiS prezes Jarosław Kaczyński mówił o darwinizmie społecznym, złym kapitalizmie, dla którego ważniejszy zysk niż sytuacja rodzin. Przytaczał listę listy prezesa FSO z prośbą o pomoc, który to list Balcerowicz miał wrzucić do kosza. 3 lata wcześniej na kongresie PiS mówił z kolei o odrzuceniu nieszczęsnych teorii koncepcji szkodnika Balcerowicza i konieczności postawienia w gospodarce na Morawieckiego. Więc ja chciałbym
obecnie szkodnika wrednego zaprosić o wygłoszenie wykładu. Stąd czy stąd? No. Coś widać? Słabo. Coś może pomóc, żeby było widać lepiej? Ekipy techniczne. Proszę Państwa, co do sportu, to Sprysły żałuje, że nie jest członem sportów obronnych, a nie lekką atletykę. To jest pierwsze wprowadzenie. Drugie, ja w swoim życiu zawodowym, zarówno akademickim, jak i publicznym, zajmowałem się problemami fiskalnymi, problemami pieniądza, ale nade wszystko zajmowałem się ustrojami, czyli systemami złożonymi z instytucji i tego będzie dotyczył wykład. To jest najważniejszy problem z punktu widzenia, też nie słychać. Znaczy i nie widać i nie słychać, czy tylko nie widać, a słychać albo odwrotnie, jak to jest? I widać i słychać, a to świetnie. Proszę Państwa, i o tym, tego będzie dotyczyć moje wprowadzenie, które projektuję gdzieś na 40 minut. Zacznijmy. Muszę się cofnąć. Dobrze. Zacznijmy od szokujących faktów. Mianowicie, no nie, co to jest? Panie Janku, co to się w ogóle poplątało coś? Już. Okej, okay, pierwszy fakt, szokujące fakty. Mamy parę krajów, które niegdyś były na podobnym poziomie rozwoju mierzonego PKB, a potem ich trajektorie się drastycznie zróżnicowały. Największe różnice oczywiście między Koreą Północną a Koreą Południową. Ta sama kultura, ta sama historia, ten sam język. Niemcy Zachodnie i Niemcy Wschodnie. Mniej drastyczne, ale bardzo duże różnice w przeciągu 50 niespełna lat. Wedle dostępnych danych Polska i Hiszpania w 50 roku były na podobnym poziomie rozwoju, a w 90 roku mieliśmy 42% dochodu Hiszpanii na głowę mieszkańca i jest wiele innych takich przykładów. Z czego to wynika? Nie wynika to z odrębnej kultury. To nie jest główna przyczyna. Nie wynika to z odmienności położenia geograficznego. Oprócz to trochę różnice, ale to nie jest najważniejsze. Wynika to z dużych różnic w ustrojach, jeżeli te różnice się długo utrzymują, a wystarczy 30-40 lat. I to jest znaczenie znajomości systemów instytucjonalnych. Drugi przykład jest taki, jeszcze 200 lat temu wszystkie kraje były biedne. Tam były drobne różnice, proszę zauważyć te czerwone słupki. A potem się to zróżnicowało w taki sposób, że nawet Chiny mimo rozwoju przez ostatnie 30 lat są ciągle biedne. Amerykanie jest bogata. Z czego to wynika? Po pierwsze, aż do gdzieś przełomu XVIII-XIX wieku nie było systematycznego rozwoju gospodarczego, czyli wszyscy byli w biedzie za wyjątkiem elit. Czyli poziom życia w XVIII wieku nie różnił się od poziomu życia za Cesarstwa Rzymskiego. A potem się jeszcze pogłębił. I coś się takiego stało, że pewne kraje, a pierwsze była Wielka Brytania, weszły na drogę systematycznego rozwoju. I co więcej, dzięki temu zaczęły zwiększać liczbę ludności. Bo przedtem ona się zwiększała bardzo, bardzo, bardzo powoli, bo po prostu jak się zwiększyła za bardzo, to ludzie umierali. Co się stało? To jest jedno z najważniejszych pytań i historii, i teorii systemów gospodarczych. My wiemy z grubsza, co się stało, nie wiemy, dlaczego to się stało dokładnie. Co się stało, że te kraje, które zaczęły się szybciej rozwijać w sposób systematyczny, wprowadziły pewien ustrój, który nie istniał przedtem. Z grubsza rzecz biorąc, ten ustrój składał się z ograniczonej władzy politycznej, co jest istotą rządów, tego co się nazywa rządami prawa, że władca nie może wszystkiego zrobić obywatelom czy podwładnym, oraz z rozszerzenia wolności gospodarczej poprzez usunięcie wcześniej istniejących monopoli, cechów średniowiecznych, królewskich monopoli i tak dalej. Tam do tego można dodać inne rzeczy, ale bez tych dwóch nie byłoby wejścia kolejnych krajów na drogę szybkiego rozwoju. I przy czym z różnych powodów
to moment wejścia był bardzo różny. Polska nie należała do krajów szczęśliwych, bo tak naprawdę w stosunku do Zachodu cofaliśmy się przez ostatnie prawie 300 lat, to znaczy Zachód nam uciekał. I po raz pierwszy zaczęliśmy nadganiać w 1989 roku. Z niezłym powodzeniem. Azji kto pierwszy zaczął systematycznie się rozwijać 100 lat później niż niektóre kraje Zachodu? Japonia. A Chiny? Od końca lat 70. Czyli momenty wstąpienia na drogę szybszego rozwoju dzięki zmianom ustrojowym bardzo się różniły i w efekcie rozpiętości w poziomie życia 200 lat temu były mniejsze niż obecnie, mimo tego, że niektóre kraje biedne nadganiają. Więc to są dwie ilustracje, które pokazują znaczenie czynnika pewnej zmiennej, prawda, które nazywa się ustrój. I teraz parę słów powiem na temat tego. To jest taka, mówię żartobliwie, moja mała tablica Mendelejewa, oczywiście żartobliwie. To jest ustrój polityczno-gospodarczy, bo uważam, że trzeba ujmować całościowo. I tu są co najmniej 3, 4 lub 5 zmiennych, czyli czynników, pod względem których różnią się poszczególne ustroje. Najpierw je wyliczę. Tutaj macie Państwo demokracja, prawa obywatelskie, praworządność, wolność gospodarcza i dojdę też do czynnika, co do którego jest mnóstwo nieporozumień, państwo socjalne. Dobrze, i zacznę od razu od scharakteryzowania ustroju, z którego szczęśliwie wyszliśmy. Oby na trwałe. To jest socjalizm. Wiecie Państwo, niektórzy są tak zakochani w tym słowie socjalizm, że nie dopuszczają, żeby to słowo odnosiło do czegoś złego. Czyli przejawem jakiejś paranoi. Bo trzeba się trzymać pierwotnych znaczeń danego słowa. W związku z tym wedle pierwotnego znaczenia, zgodnego z Marksem, który określił się naukowym socjalistą, Lenin wprowadził socjalizm. Na czym to polegało? Pierwotna cecha to jest skrajne odebranie ludziom wolności gospodarczej, to znaczy zastąpienie własności prywatnej monopolem państwowej, a rynku, czyli wolnych transakcji, nakazami i rozdzielnictwem, inaczej centralnym planowaniem. Ten system został wprowadzony wszędzie przemocą. Jeżeli się odbierze, zastąpi wolność gospodarczą monopolem państwa, czyli rozszerzy się władzę polityczną, czy się chce, czy się nie chce, nie można dopuścić do tego, żeby ludzie mieli inne wolności. To znaczy wolności obywatelskie i nie można dopuścić do tego, żeby było państwo praworządne, bo potrzebny jest aparat bezprawia, czyli zastraszenia. Dlaczego? Znaczy, ja stwierdzam pewien fakt. Nie ma żadnego, co nie było i nie ma i nie może być, twierdzę, żadnego socjalizmu, który byłby demokratyczny w ścisłym sensie tego słowa. A jaka jest przyczyna? Że tak jest. Przyczyna jest następująca. Ten system, wbrew różnym bajdurzeniom jego twórców i następców, może produkować tylko złe wyniki gospodarcze w porównaniu z krajami o wolnej gospodarce. Nie da się tego sfalsyfikować, bo wszędzie tak jest. To jak utrzymać ludzi w posłuszeństwie? No, jedno wyjście to takim umeblować mózgi, że wszyscy będą socjalistami. No to wtedy można zrobić wolne wybory, bo i tak wszyscy głosują na socjalizm, ale nikomu się to nie udało. Nawet Stalinowi się nie udało. Owszem, propaganda jest, ale ona osłudza zupełnie czegoś innego. Aparatu zastraszania. W związku z tym najważniejszą częścią realnego socjalizmu jest KGB i jego odpowiedniki w różnych krajach, bo bez tego, bez tej instytucji socjalizm by się rozsypał. Nie może być wolnych wyborów, może być tylko farsa, nie może być społeczeństwa obywatelskiego, może być tylko organizacja licencjonowana przez niesłychanie rozdętą władzę polityczną. I to jest istota tamtego ustroju. W związku z tym, jeżeli zaczniemy odebranie ludziom wolności gospodarczej, to czy chcemy, czy nie chcemy. Nawet gdyby pierwszym sekretarzem był wybitny liberał, to on musi doprowadzić do tego, żeby system utrzymać,
to trzeba odebrać ludziom inne wszystkie wolności i państwo prawa zastąpić czym? Partyjną prokuraturą i partyjnymi sądami. Przy czym, żeby było jasne, to nie musi być 100% prokuratorów. Wystarczy 10. Tylko żeby sprawy trefne trafiały do nich. To samo z sądami. Tak było przecież w PRL-u. Czyli to jest ustrój, który daje złe wyniki gospodarcze, ponad wszelką empiryczną wątpliwość i zastrasza ludzi, bo inaczej się nie utrzyma. I jeżeli tak jest, a tak jest, to trzeba bardzo szybko reagować na zagrożenia jakiegoś powrotu. Przy czym są dwa rodzaje powrotów do sytuacji większej wolności, do ustrojów autorytarnych. Czyli takich ustrojów, które z definicji mają rozdętą władzę polityczną. Jak jest rozdęta władza polityczna, nie ma podziału władz. To się jeszcze z definicji. Pierwsze to jest gwałtowne. Bolszewicy, maoizm z dnia na dzień. A drugie to po kawałku. Najpierw zajmiemy prokuraturę a i Trybunał Konstytucyjny, ale ciągle możecie jeszcze demonstrować na ulicy. W związku z tym apologeci tego ustroju mówią, no jak to, co wy mówicie, jest przecież demokracja, bo możecie demonstrować na ulicy. A w następnym kroku, jeżeli nie ma oporu większego niż narastanie zagrożenia, to z tym demonstrowaniem może być gorzej. Jaka to jest stopniowe wprowadzenie ustroju typu dyktatorskiego, typu Putina. Putin to zrobił. Putin w 2000 roku wygrał wolne wybory. Na tyle, na ile mogły być wolne. I na początku był demokratą. Miał ogromne szczęście, co coś przypomina trochę Polskę, mianowicie gospodarka przyspieszyła. Też z przyczyn zewnętrznych, bo ceny ropy gwałtownie wzrosły. Był popularny i w międzyczasie po kawałku rozszerzał swoją władzę, aż do punktu, w którym żaden rywal nie może wygrać wyborów. Czyli nie ma demokracji, bo demokrację najlepiej definiować jako wolną konkurencję w polityce, w której reguły faktyczne i formalne są takie, że nie ma zawsze jednego zwycięzcy. I to w różny sposób może zapewniać, że jest tylko jeden zwycięzca. Ale demokracja najprościej rozumiana to jest właśnie to, że są szanse dla opozycji. Jest opozycja, która ma szansę na wygraną. Okej. Trochę słów poświęcimy, bo wydaje mi się, że dosyć aktualne te uwagi. Ale pamiętajcie państwo, narzekanie to jest strata czasu. Prognozowanie to jest strata czasu, zwłaszcza pesymistyczne, bo mądrzy ludzie zawsze są pesymistyczni, słyszałem. Jak to jest optymista, no to niemądry. Po prostu trzeba, jeżeli zagrożenie narasta, to opór musi narastać jeszcze szybciej. Ale nie jakiś tam indywidualny, zorganizowany. No dobrze. Po tej małej dygresji chciałem krótko spojrzeć na to, co to jest Białoruś pod względem ustrojowym. To jest quasi-socjalizm, prawie socjalizm, bo tam sektor państwowy stanowi ciągle 30% i rynek jest bardzo ograniczony. No i nie jest to idealny model, choć niektórym się może wydawać. Mało reform w kierunku rynkowym. Poważna dyskusja dotyczy tego, jaki kapitalizm. Przez kapitalizm rozumiem to ogólnie system, w którym przeważa własność prywatna, bo jest na tyle wolności gospodarczej. Najlepszy kapitalizm jest najbardziej krytykowany. To jest typowe zresztą w debatach na tematy ustrojowe i społeczne. Najlepszy z punktu widzenia rezultatów. To jest kapitalizm, który jest rządy prawa i bardzo dużo wolności gospodarczej, ale w ramach prawa, co zakłada, że reguły prawne powinny być maksymalnie ogólne. Nie zawsze mogą być, ale to jest dążenie do tego. I że prawo łącznie z prawem własności jest równo egzekwowane. Wysoko i równo egzekwowane i można popatrzeć tam, gdzie ta ogólna charakterystyka mniej więcej się sprawdza w rzeczywistości, to mamy też i dużo wolności gospodarczej, dużo wzrostu gospodarczego i nie potrzeba ludzi zastraszać, choć trzeba bardzo perswadować, żeby nie zniszczyli tego dobrego ustroju. Bo dobrym ustrojom nie zagrażają zewnętrzne mocarstwa.
zagrażają określone grupy interesu, czy to komercyjne, czy to ideologiczne, do czego możemy przejść. Co jest po przeciwnej stronie? Po przeciwnej stronie mamy coś, co się nazywa krony kapitalizm. Po polsku się kapitalizm kolesiów, na przykład Rosja putinowska, gdzie mamy dopuszczalną własność prywatną. Ta własność prywatna stanowi gdzieś 60-70%, ale jest bardzo silne zróżnicowanie biznesmenów. Jedni stanowią tak zwaną grupę oligarchów, którzy albo zawdzięczają swoje majątki, albo też są szczególnie chronieni przez kontakty z najwyższym władcą. I oni mogą się bogacić kosztem tej drugiej części. Wykorzystują aparat państwowy, na przykład aparat podatkowy, prokuraturę, jak trzeba to sądy, żeby zagrabić. Niby legalnie. W takim ustroju nie ma ani sprawiedliwości, ani nie ma też wielkiego rozwoju, bo nie ma wielkiej konkurencji. Skoro mamy taką ostrą dywersyfikację, więc nie jest to oczywiście model. Nie jest to dobry model. I wreszcie prawie wszystkie kraje współczesnego kapitalizmu mają ustrój, który się zwykle charakteryzuje zbytecznym czy nadmiernym uregulowaniem ograniczającym konkurencję. Proszę popatrzeć na Włochy. Albo też mają problemy z tym, że za bardzo rozdeli wydatki. Bo się licytują politycy w takich krajach, kto da więcej. Ale to są kraje o wiele lepsze w sumie od kraju, gdzie jest oligarchiczny kapitalizm. Oni mają swoje problemy. Szersza opinia publiczna zwykle wini za problemy w krajach kapitalistycznych kapitalizm, zapominając o tym, że on działa w pewnych ramach. To jest trochę taka naiwna logika, jak powiedzieć, Katar jest w nosie, więc przyczyną Kataru jest nos. To jest mniej więcej ten poziom logiki. Elementarnie. To samo zresztą dotyczy popularnych wyjaśnień głębszych przyczyn kryzysów finansowych. Prawda? Ponieważ są w sektorze finansowym, to zawsze tam muszą być głębsze przyczyny. Tak nie musi być. Możemy do tego przejść. Okej, proszę Państwa, więc to jest taka błyskawiczna charakterystyka nie wszystkich typów systemów, bo na przykład zostawiłem na boku Chiny na wypadek, gdyby ktoś się tym zainteresował. Ale nie chcę przedłużać i chcę tylko tutaj powiedzieć, że te zmienne, te aspekty, które, pod którymi różnią się ustroje, od 50 lat jakoś są mierzone. To jest postęp. Bo przed tym tylko były słowa. A teraz mamy miary, które są zwykle indeksami i tak dalej. To nie jest tak jak temperatura, ale lepiej takie miary mieć niż żadne. No i tak przejrzę, widzicie Państwo. Jest jakaś definicja praworządności i się miary daje różnym krajom. No i widzicie Państwo zróżnicowanie. Prawda? Różnica pomiędzy Koreą Północną a Szwajcarią. To jest, przypominam, to jest dla roku 2015, bo nie ma nowszych danych, nie znalazłem. Tu są różnice pod względem stopnia ochrony praw własności. Teraz cofnę się, tu mamy co, property rights, aha. A tu chciałem zwrócić uwagę. Jeżeli słyszymy państwo dobrobytu, to zwykle czujemy, bo nie myślimy, czy to jest coś dobrego. Bo słowa mają ładunek emocjonalny, niektóre przynajmniej z nich. I słowo dobrobyt należy do takich słów. Niedawno słyszałem słowo państwo dobrobytu w ustach Kaczyńskiego. Więc na pewno musi być coś dobrego. Proszę Państwa, normalnie to się określa social state. Jeżeli emocje decydują o ocenie, to koniec nauki jest. Koniec, tak? To wchodzimy na populizm, wchodzimy na... I słówka są albo przymilne, albo nienawistne. Ale zawsze zaburzają myślenie, w związku z tym warto wiedzieć, o co chodzi. I zamiast dyskutować o sloganach, trzeba pytać o bardziej precyzyjne definicje oraz o miary. Otóż państwo socjalne zawsze się mierzy w nauce procentem wydatków socjalnych. Ile procent PKB stanowią wydatki socjalne? To jest przyjęta w nauce miara. I proszę zobaczyć. Tu mamy, jak posuwamy się z lewa na prawo, to posuwamy się od biednych do bogatych krajów.
A pionowo to pokazuje się właśnie, ile procent z PKB stanowią wydatki socjalne. I to, jakie są obserwacje? Jest ogromne zróżnicowanie tej miary przy każdym poziomie rozwoju. Proszę zauważyć na kraje ciągle jeszcze biedne. Kto tu przoduje, w cudzysłowie? Ukraina. Teraz trochę się to zmniejszyło, ale ciągle bardzo dużo. Czy dzięki temu Ukraina będzie bogata? No nie. Dlaczego? Im wyższe wydatki budżetu łącznie, tym wyższe podatki. Dobrze, czyli to jest ogromne zróżnicowanie. Mamy ogromne zróżnicowanie również wśród krajów bogatszych. Popularny pogląd odnośnie Stanów Zjednoczonych jest to, że oni nie mają państwa socjalnego, w związku z tym ludzie umierają na ulicach. To jest brednia empiryczna. Stany Zjednoczone wydają więcej niż Szwajcaria. Wydają więcej niż Kanada. Wydają więcej niż Australia. I wydają więcej niż Polska. To znaczy my wydajemy więcej niż Szwajcaria. I to są fakty, których w ogóle prawie nie ma w tych pseudodyskusjach. Bo one są według tego, co mi się podoba. Albo co innym może się podobać. Jest grupa krajów, które przy wysokim poziomie rozwoju mają niższe niż przeciętne wydatki socjalne. I to są tak zwane azjatyckie tygrysy. Tu macie państwo Hongkong, Tajwan. Ja nie twierdzę, że jedyną przyczyną tego, że one szybko doszły do zamożności, było to, że trzymały w ryzach wydatki socjalne. Były różne przyczyny, ale to im o tyle pomogło, że jeżeli ma się ograniczone wydatki socjalne, to większość ludzi więcej oszczędza. Bo nie liczy na to, że dobry wujek, czyli państwo, nimi się zaopiekuje. No i z tego biorą się co? Środki na inwestycje. Chiny powtórzyły tą drogę, to znaczy one rozwijały się, jak odeszły od maoizmu i przechodziły do gospodarki rynkowej, czemu zawdzięczały przyspieszenie wzrostu, to jednocześnie wydatki socjalne rosły, ale wolniej niż wzrost. One rosły szybko, bo wzrost był bardzo szybki, ale ciągle wolniej. Wskutek tego narosły ogromne oszczędności, za duże nawet, ale ogromne. W rezultacie Chińczycy inwestowali 40-45% całego PKB. Za dużo. Ale bez tego nie byłoby tego dogania. Mogli to robić równie szybko przy mniejszym udziale sektora państwowego, który się kurczył. Ale nawet przy tych wszystkich ograniczeniach to było jedno ze źródeł, oprócz liberalizacji, doganiania Zachodu. Ciągle mają 25% dochodu na głowę Stanów Zjednoczonych. Mimo tego 30-lecia, 40-lecia, więc mają dużo przed sobą i wielkie pytanie, które zostawiam do dyskusji, co dalej? To nie tylko dla Chin pytanie. Okej. Okay. Proszę Państwa, teraz można powiedzieć tak, że jest mnóstwo badań empirycznych, które starają się pokazywać, jakie są związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy niektórymi zmiennymi po lewej stronie, a tymi po prawej stronie, czyli warunki życia. I nie tylko dochód na głowę, choć to jest bardzo ważne. Nie ma żadnego wychodzenia z biedy, któremu nie towarzyszyły wzrost PKB. Ale również zatrudnienie, zdrowie. Najwięcej zamieszania jest wokół nierówności, bo to jest niesłychanie emocjonalne i do tego przejdę na chwilę. Samorealizacja i strach. To jest głównie 5 wymiarów zależnionych w jakiejś mierze od tych zmiennych ustrojowych. Tam oczywiście są inne czynniki, które trzeba rozsupłać i to się robi przy pomocy metod ekonometrycznych. I da się to w jakiejś mierze zrobić. Teraz oczywiście są inne siły, które wpływają na niektóre z tych zmiennych. Powiedziałem klimat, położenie geograficzne, ale o wiele mniejszym stopniu niż duże różnice w ustrojach. Demografia ma wpływ. Jaki? No jeżeli jest dużo ludzi młodych w stosunku do starszych, to jest bardzo dobrze dla rozwoju, o ile oczywiście system gospodarczy umożliwia tworzenie miejsc pracy. I tak się działo na Zachodzie.
po II wojnie światowej, ale od pewnego czasu się odwraca. I mamy rosnący odsetek, rosnącą proporcję ludzi starszych, łącznie z Polską. Ktoś się starzeje szybciej, nawet niż Niemcy, w stosunku do ludzi młodszych, co jest problemem nie tylko humanitarnym, jest problemem gospodarczym, a gospodarka też jest do pewnego stopnia związana z humanitaryzmem. Okej, okay. Więc bo demografia jest istotna, bogactwa naturalne, no świat potrzebuje jakichś bogactw naturalnych, natomiast z punktu widzenia poszczególnych krajów lepiej ich nie mieć. Lepiej polegać na produktach przetworzonych i na usługach, bo jest coś takiego, co się nazywa przekleństwem bogactw naturalnych. Że jak się ma dużo bogactw naturalnych w proporcji do reszty, to ułatwia to rządzenie złym władcom, bo mogą rozdzielać pieniądze. I to się sprawdza w większości krajów. Więc jak bogactwo naturalne, to dużo, ale w małych proporcjach, jak Stany Zjednoczone. Oni są w tej chwili pierwszym producentem ropy naftowej. Ale to nie dominuje ich gospodarki. Okej. Okay. Proszę Państwa, więc ja teraz z lotu ptaka, stosując różne skróty, powiem Państwu, jak moim zdaniem, jak wyglądają te zależności pomiędzy niektórymi zmiennymi ustrojowymi, a ważnymi aspektami jakości życia. Zacznę od rozwoju gospodarki, co wynika moim zdaniem, to się da sprawdzić, jeżeli chodzi o najważniejsze czynniki długofalowego rozwoju. Po pierwsze, na pierwszym poziomie to są innowacje, inaczej postęp techniczny. Dlaczego niektóre kraje zaczęły się rozwijać w sposób systematyczny 200 lat temu? Bo po raz pierwszy wprowadzały systematyczne innowacje. Przypomnę, że innowacje to nie są wynalazki. Chińczycy byli świetni w wynalazkach, ale nie wprowadzali w życie. Innowacje to są nowe projekty, bądź to bardziej wydajnych procesów produkcyjnych, bądź nowych usług czy produktów, które są wprowadzane do praktyki gospodarczej. Dla kraju zacofanego jedyną początkowo szansą rozwoju jest transfer technologii, czyli transfer innowacji. Nie opłaca się odkrywać Ameryki. My już to próbowaliśmy 40 lat temu. Tak. Mieliśmy swojego Poloneza i parę innych rzeczy. To, ale żeby był transfer technologii, musi być odpowiedni system. Jaki system, jaki musi mieć cechy system, który sprzyja innowacjom? Bardzo dużo wolności gospodarczej w ramach prawa, dzięki wolności gospodarczej dużo konkurencji. Nie znaleziono żadnego dobrego substytutu dla tych dwóch sił i żadna polityka odgórna, nazywana czasami polityką przemysłową, nie zastąpi tego z prostego powodu. Przedsiębiorca zwykle ma wyższy poziom niż polityk, jeżeli chodzi o znajomość swojej dziedziny. Po drugie, ma o wiele silniejsze bodźce. Bo jeżeli będzie korzyść, to w dużej mierze jemu przypada, finansowa, ale nie tylko. Ogromną siłą motywacyjną dla wybitnych przedsiębiorców jest sukces. To psychologia o tym mówi, psychologia sukcesu. Twórca Apple'a, przedwcześnie zmarły, Steve Jobs, on nie robi tylko, żeby być miliarderem. On chciał coś stworzyć, chęć tworzenia. Przedsiębiorcy, innowatorzy to są twórcy, tylko że ponieważ robią w dziedzinie przyziemnej, to humaniści nimi pogardzają, zwykle, bo nie jest to jakaś wysoka twórczość i ma jakąś użyteczność praktyczną. Więc jeżeli chcemy mieć systematyczny wzrost, musimy mieć systematyczne innowacje, do tego potrzebujemy określonych systemów instytucjonalnych z bardzo dużą dozą wolności gospodarczej, wysokim poziomem praworządności, czy tu się nam kłaniają i sądy, i prokuraturzy, i tak dalej, i w miarę równym egzekwowaniem praw, łącznie z prawem własności. Odgórne to daje od czasu do czasu rezultaty, ale my musimy patrzeć na częstotliwość rezultatów. Tak? Jeżeli się nam trafia sukces raz na 100, raz na miliard, a w prywatnym będzie 10 sukcesów na miliard, to oczywiste, że przesuwanie środków do gorszych decydentów jest marnotrawstwem. Jak słyszycie te różne hasła, polityki innowacyjne, te start-upy, te projekty przebudowy mierzei, ta odsłonięta stępka,
te gigantyczne lotnisko między Łodzią a Warszawą, albo lotnisko, które ma być wybudowane w Radomiu, bo jest bliżej na południe, wedle Suskiego. No to pokazuje. To jest taka bardziej jaskawa ilustracja nieco szerszej prawidłowości, że ci, co sprawują władzę polityczną, nie nadają się na ogół do podejmowania tego typu decyzji. Okej. Teraz wzrost gospodarczy, im szybszy wzrost gospodarczy, tym przy innych czynnikach niezmiennych, więcej tworzenia miejsc pracy, jeżeli jest podaż pracy, czyli jest tu skorelowanie, ale oprócz tego są inne czynniki, które tylko zasygnalizuję. Są pewne pułapki regulacyjne, to znaczy takie przepisy, które się bardzo ludziom podobają, ale szkodzą. To jest najgorsza rzecz. Na przykład każdy osobna pracownik chciałby mieć taką prawną ochronę, że nie można go zwolnić. No ludzkie, nie? No dobrze. Włosi to wprowadzili, Grecy to wprowadzili, Hiszpania to wprowadzili, Francuzi to wprowadzili. Jakie jest konsekwencje, jeżeli praktycznie nie można zwolnić, bo trzeba płacić ogromne odprawy, albo sąd pracy jest z reguły po stronie pracownika, niezależnie jak on się zachowuje. No rodzi się dodatkowe ryzyko dla przedsiębiorcy, to znaczy on się zaczyna obawiać, że jak zwiększy zatrudnienie, a pracownik się nie sprawdzi, to będzie miał problemy. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z ambasadorem, byłym ambasadorem, od razu dodam, w Rzymie. I mówi, mają kierowcę, od 2 lat Włocha, próbują go zwolnić, bo słabo widzi, ale nie mogą. Więc to jest pułapka i w pewnych krajach to wprowadzone, bo to jest bardzo popularne. Każdy by chciał być niezwolniony. No dobrze, więc mamy ograniczenie zatrudnienia i zwiększoną tendencję do zastępowania ludzi maszynami tak, gdzie się da. Na dodatek w pewnych krajach, co zrobiono? Politycy nie ośmielili się zliberalizować tego prawa, czyli nie obniżyć stopień ochrony. Natomiast wprowadzili przepisy, na mocy których nowi pracownicy nie podlegali starym przepisom. Co doprowadziło do czego? Jak przyszła zapaść, na przykład po kryzysie w Hiszpanii, to kogo przedsiębiorstwa zwalniały? Młodych. I to skoczyło 30% bezrobocia w Grecji. I potem z wielkimi kłopotami zaczęli to wychodzić z tych złych przepisów. Z wielkimi kłopotami politycznymi. A w Hiszpanii, ze względu na to, że powstała nowa koalicja z partią leninowskiego typu, oni się nazywają Podemos, przywrócili te przepisy. Że będą mieli powrót prawdopodobnie do starych, złych rozwiązań. Dobrze, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Jeżeli mówimy o państwie socjalnym, to w grę nie wchodzi nie tylko ogólny rozmiar, który jest istotny, ale czy są pułapki socjalne. Pułapka z definicji polega na tym, że nie opłaca się przejść z bezczynności do pracy, bo się traci albo nie zyskuje wystarczająco, albo nie opłaca się przejść do bardziej wydajnej pracy, bo przyrost korzyści jest za mały. I można mieć ograniczone państwo socjalne i pełne pułapek. To trzeba zawsze patrzeć, jakie są kombinacje, jakie są skutki kombinacji świadczeń socjalnych i podatków. Jednym z efektów ubocznych 500+ jest zniechęcenie do pracy. Jest to typowa pułapka socjalna. Ok, szybciutko. Co mamy? Aha, a ja nie twierdzę, że zdrowie zależy tylko od dochodu. Tak nie jest, bo w bogatszych krajach ludzie się przejadają, w biedniejszych też od pewnego czasu. Bo jest tutaj, ale jakaś korelacja jest, co widać w pewnych statystykach. Oprócz tego wystąpia z narastającą siłą, inna siła wystąpia, mianowicie postępy medycyny. To znaczy, że wydłuża się życie, co jest samo w sobie pozytywne, przy niższym poziomie dochodu niż niegdyś. Jaki jest skutek? Że ludność w biedniejszych krajach rośnie. Gdzie ona szczególnie rośnie? W Afryce. Afryka jest blisko Europy. I teraz, dlaczego tam bieda jest ciągle? Bo przeważają złe ustroje. Nie tylko niedemokratyczne, ale takie, gdzie jest dużo interwencji politycznej albo bardzo dużo korupcji. Kto jest wedle ostatnich
danych najbogatszą osobą w Angolii. Nie najbogatszą. Córka Santosa, byłego dyktatora. I właściwie wyjście z tej sytuacji, kiedy jest dużo biedy i narastający postęp naturalny, to byłoby naprawa ustrojów. Co łatwo powiedzieć, trudno zrobić. W związku z tym, jeżeli kierunek jest jasny, realizacja dosyć trudna. Jeżeli się to nie powiedzie, to trzeba się liczyć ze zwiększoną emigracją do Europy, bo to najbliżej. Okej, to są ilustracje tylko pokazujące, że jest korelacja, która nie jest czysto przypadkowa między różnicami w poziomie dochodu, a pewnymi wskaźnikami zdrowia społeczeństwa. Dalsze oczekiwanie, oczekiwana długość życia. Tu w Polsce trochę się zawęża niesłychana luka w tym wskaźniku między kobietami i mężczyznami, kto jest słabszą płcią. No mężczyźni krócej żyją. Ta luka w Polsce się zawęża, w Rosji mniej, to może tego nie ma. Jaka jest przyczyna tej luki? Tam, gdzie mężczyźni piją dużo wódki, tam krócej żyją. To nie jest czynnik systemowy. Może u podłoża tego nałogu leży frustracja związana z ustrojem, ale to wymaga subtelnych analiz. Dobrze. Co tu mamy? Proszę Państwa, to do dyskusji zostawiam. Dyskusja o nierównościach zwykle koncentruje się na nierównościach dochodu. A niesłusznie traktuje się te nierówności dochodu jako tożsame ze zwalczaniem biedy, to po pierwsze. Po drugie, a gdzie są nierówności we władzy? Gdzie mamy totalną władzę, a reszta to są niewolnicy. Jak Korea Północna, jak Kuba. Fidel Castro był tyranem, był mordercą, ale dostał na medal od Mitterranda, bo był uznany za socjalistę. Obaj socjalista, socjaliści, tak? Więc chcę tylko tyle powiedzieć. Ja nie lekceważę nierówności dochodu, tylko proszę sobie powiedzieć, jaka jest optymalna nierówność dochodu. Równość? Wszyscy tyle samo? No pewnie się nie zgodzimy. No to ile? Ile? I można niedużo. No dobrze, co to znaczy? Co to dochodzimy do tym egalitarnych? Chodzi o to mi, że to jest immanentnie nieprecyzyjne, co nie znaczy, że nie można wskazać na jakieś źródła bogactwa, które trzeba ograniczyć, ale trzeba się skupić. I tu trzeba oddzielić bardzo wyraźnie dwie grupy przedsiębiorców, które stają się bogatsi. Pierwsza przez innowacje. Jak Steve Jobs, i albo twórca Microsoftu, albo wybitni sportowcy. Mamy za złe wybitnym sportowcom, że tyle zarabiają? Rzadko. To, no proszę bardzo, to proszę się przenieść tam, gdzie różnice w dochodzie są małe, a różnice we władzy są gigantyczne. To jest rozwiązanie. Dobrze, ale trzeba oddzielić od grupy przedsiębiorców oligarchów. I trzeba zwalczać oligarchię, bo ona jest niesprawiedliwa i niedobra do rozwoju gospodarki. I wtedy w niektórych krajach się da zwalczyć oligarchię, to nierówności dochodu spadną. Ale trzeba wiedzieć precyzyjnie. Dalej. Ograniczanie dochodów od góry niekoniecznie daje wzrost, ograniczanie biedy. Gdyby dawało, to by się sprawdzała taka teoria, że przyczyną biedy jest bogactwo. Tak? To nie jest dobra empirycznie teoria. I wreszcie po trzecie, tak z lotu ptaka. Państwo, najważniejszą bodaj, tak mi się wydaje, z punktu widzenia i etyki, i praksologii nierównością, to jest nierówność szans. To znaczy sytuacja, w której podobne jednostki mają bardzo różne szanse, podobne wewnętrznie jednostki mają bardzo różne szanse w realizacji swoich zawodowych planów. I to trzeba zwalczać. I to wymaga różnych, nie tyle pozytywnych polityk, co usuwania takich postępowań państwa, które przyczyniają się. Na ogół ludzie nie wiedzą. Na przykład, dlaczego mieszkania w Londynie są takie drogie, albo w San Francisco? W związku z tym biedniejsi nie mogą się tam przenieść.
A bogatsi dzięki tym ograniczeniom mają bardzo duże majątki, bo podaż rośnie, bo są niesłychanie restrykcyjne przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, które albo uniemożliwiają, albo czynią bardzo drogim budowa, to jest budowa mieszkań dla bogatych. Ale tego się nie usuwa, bo to jest bardzo popularne. A jest jednym, empirycznie rzecz biorąc, jest to jedna z przyczyn, dlaczego bogaci stają się bogaci kosztem w jakimś sensie szans dla biednych. Albo to, co robią banki centralne wszystkich krajów bogatych. One tworzą bardzo dużo pieniądza, by uratować, jak twierdzą, świat. Ten pieniądz w dużej mierze trafia na rynki finansowe, podbija ceny papierów wartościowych. Kto ma więcej tych papierów? Oczywiście, że bogaci. Ale to jest traktowane jako rzecz normalna, bo twierdzi się, że oni zbawiają świat. Co do czego są spore wątpliwości. Więc sens ma identyfikacja takich rodzajów działań państwa, które bogacą bogatych niesłusznie, a nic nie dają biednym. Oraz zwrócenie uwagi na to, co jeszcze może pomagać biedniejszym w wychodzeniu z biedy. A cała reszta to jest popularne łomotanie bogatych. Tylko dlatego, że są bogaci. Okej, okay. Proszę Państwa, na koniec obiecałem 40 minut, ale chyba nie dotrzymam, więc jeszcze dam sobie 10 minut. Dobrze. Takie psychologiczne słowo samorealizacja, to znaczy chodzi o to, żeby ludzie mieli szansę zrealizowania, nie mówię planów osobistych, ale zawodowych. Na czym polegał socjalizm? Na tym, że on pozbawia całe kategorie ludzi, ma samorealizację, bo w każdym społeczeństwie są ci, którzy chcą być przedsiębiorcami. Niemożliwe. Niezależnymi twórcami. Niemożliwe albo bardzo ograniczone. I to było wysoce niehumanitarne i niesprawiedliwe. I to robiono w imię czego? Zbawiania biednych. Dobrze. I wreszcie każdy się zgodzi, że ustrój, który opiera się na strachu, jest zły moralnie i z psychologicznego punktu widzenia. I mamy dwa przypadki. Albo coś, co się nazywa państwem upadłym, co w gruncie rzeczy nie jest państwem, bo go nie ma. Haiti, przez dużą część Somalia, albo państwa skrajnie despotyczne. I o tym mówiłem na początku. Państwa skrajnie despotyczne jednocześnie degradują poziom życia ludzi i opierają się na systematycznym zastraszaniu ludzi. I to są najgorsze ustroje. I to najgorsze ustroje to są takie, które totalnie koncentrują władzę polityczną na szczycie, włącznie z odebraniem społeczeństwu wolności gospodarczej. To się da empirycznie sprawdzić. I na koniec lotu ptaka, na to, że socjalizm upadł, tego nie dało się przewidzieć. Zwykle ustroje złe mogą długo trwać, jak mają skuteczny aparat zastraszania. Popatrzcie na Kubę. Trwa. A jak się zwijają, to niespodziewanie. Ile ludzi w Polsce oczekiwało na początku 1989 roku jeszcze, że we wrześniu będziemy mieli pierwszy niekomunistyczny w pełni rząd. Ja do nich nie należałem. Mało kto. I trzeba traktować to jako cud tak naprawdę. I cenić to, co nam się dało zrobić i działać, jeżeli widzimy zagrożenie. Bo kto się spodziewał również we wrześniu 1989 roku, że okaże się, że pod względem rozwoju gospodarczego, tempa rozwoju, wyprzedziliśmy wszystkie inne kraje naszego regionu. Ja nie znam takich ludzi, którzy by się raczej mówili polnisze Wirtschaft, no tacy ci Polacy, tacy bałaganiarze, niezorganizowani i tak dalej, i tak dalej. I to trzeba pamiętać i cenić. No dobra, teraz chcę powiedzieć tak, że przez pierwsze dwa lata wydawało się po upadku socjalizmu, że wszyscy idą w tym samym kierunku, demokracji, rządów prawa, gospodarki rynkowej i tak dalej, ale to się zróżnicowało. Po dwóch, trzech latach, w 1994 roku po wolnych wyborach do władzy doszedł Łukaszenka i to był ostatni wolny wybór. Ale nie od razu zlikwidował podstawy demokracji, tylko stopniowo.
Rosja poczyniła, jak na Rosję, duże postępy za Jelcyna, moim zdaniem. Nie doceniamy postępów i trudności, w jakich rządził Jelcyn. Popełnił tylko jeden drobny błąd. Zaproponował Putina. A Putin był zbawcą, bo gospodarka była w dołku, w dole i mógł tylko, i mogła się tylko odbijać. Więc był bardzo popularny, jak powiedziałem, wykorzystał to, żeby stopniowo zlikwidować podstawy praworządności i związany z praworządnością demokracji. Więc to się zróżnicowało i do tej pory jedyną grupą krajów, które mniej więcej utrzymały się na zachodnim szlaku, powtarzam, demokracja jako konkurencja, bo uczciwe, wolne wybory, rozległe wolności obywatelskie, rządy prawa, gospodarka rynkowa, to są kraje naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej. Z tym, że od paru lat mamy dwa wyjątki. Najpierw Węgry, potem Polska. Mało się kto tego spodziewa i w związku z tym trzeba się zmobilizować. Tylko tyle mogę powiedzieć, ale na tle innych krajów, Azja Środkowa, wszędzie mamy dyktatury, mniej lub bardziej drastyczne. Najbardziej łagodna to jest Kazachstan, największe sukcesy gospodarcze. Azerbejdżan, dyktatura. Rosja w tej chwili nie jest demokracją, więc mamy bardzo zróżnicowany krajobraz ustrojowy po 30 latach. No to mamy te różne miary, to już zostawię do dyskusji. Chcę pokazać, że to się to też mierzy. Zmiany w gospodarce, szczególnie ważna zmiana, to jest ile jeszcze własności państwowej. Na Białoruś to jest większość. W Polsce mamy jeden z największych udziałów, choć nie tak jak w Białorusi, ale mamy dużo własności państwowej. W ostatnich 4 latach poszerzamy. Otwartość. Za socjalizmu byliśmy otwarci tylko na jedną stronę. Na braci w ustroju. I pamiętajcie państwo, niektórzy pamiętają, w każdym kraju sądzono, że jest bieda, bo inni okradają. Na przykład, dlaczego nie było kiełbas w Polsce? No bo do Rosji trafiały oczywiście. Takie były popularne. Teoria braków na rynku. No potem się to skończyło w momencie, kiedy towary się pojawiły na półkach. No ale co jest ważne? Ważne jest, że ogromnie wzrosła otwartość na Zachód. W eksporcie, imporcie, a w Polsce cały przyrost ogromny eksportu. To nie są surowce, to są produkty przetworzone. Przedtem staliśmy co siarka, miedź, co tam jeszcze zanieczyszczało, węgiel i tak dalej, bo w socjalizmie nie było możliwe produkowanie konkurencyjnych dóbr przetworzonych. No i to jest jeden z syntetycznych wskaźników wzrostu gospodarczego. Ukraina jest w tej chwili lepiej sytuacji, ale różnica jest ogromna między nami a poziomem PKB na Ukrainie, a proszę pamiętać, że on był mniej więcej podobny w 1989 roku. Dla tych, którzy sądzą, że jak wzrost gospodarczy jest to zawsze jakimś kosztem, to pokazuje, jakie mamy osiągnięcia do niedawna w tych innych wskaźnikach, nieekonomicznych. I to chyba jest na tyle. Zostawiam państwa w takim punkcie, w jakim teraz jesteśmy, bo rozumiem, że możemy sobie dyskutować nie tylko na temat przeszłości, ale teraźniejszości i możliwej przyszłości. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz o pytania, o dyskusję. Profesor Cymborowski, proszę. Moje nazwisko Cymborowski. Ja niestety jestem biologiem, także... Bardzo dobra nauka. Tak. Panie profesorze, w jakim ustroju, w jakim systemie żyjemy obecnie? Bo przejściowo. Pan, zaraz, chwileczkę. Bo powiedział pan, przedstawił pan wiele różnych czynników, które wpływają na daną sytuację, to ja naprawdę nie wiem, w jakim systemie my w tej chwili żyjemy. Czy to jest demokratyczny system, czy to jest kapitalistyczny? Proszę jasno powiedzieć
nam... Okej, okay, no, czyli nie, czy to pan uspokoi, ale spróbuję. No właśnie, to nam... No dobrze, jeżeli chodzi o gospodarkę i przyjmiemy konwencjonalną definicję, że w gospodarce kapitalistycznej z definicji przeważają firmy prywatne, to jesteśmy ciągle w ustroju kapitalistycznym, którego rozmiary, gdzie rozmiary sektora państwowego się zwiększają, czyli mamy wypieranie kapitalizmu poprzez tak zwane polonizacje, które są bezczelną nazwą na nacjonalizację. To jest odnośnie tego punktu. Jesteśmy w trakcie o wiele gorsze, ja uważam, niż to, co się dzieje z gospodarką, jest to, co się dzieje z rządami prawa. Rząd prawa to jest pewien ciąg, jak państwo wiecie, instytucji. W żadnym kraju, nawet na Węgrzech nie jest tak drastycznie, nie doszło do bezczelnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Do przejęcia prokuratury i przeistoczenia, i moim zdaniem, opieram się na dostępnych danych, w instrument partyjny. Co się sprowadza do tego, żeby patrzeć łagodnie na ewentualne podejrzenia co do przestępstwa osób należących do rządzącej partii i ja uważam, że to jest prześladowanie takich ludzi jak na przykład Wojciech Kwaśniak, nie bywa niesłychane, to jest niesłychane. I jeszcze jak pamiętacie, ci dwaj osobnicy, Ziobro i Święczkowski krzyczeli, tak? To jest przestępstwo, to jest niesłychane. W żadnym kraju demokratycznym coś takiego nie ma miejsca, bo nie mogą mieć miejsca. Ale prześladowanie grupy reformatorów kolei, wielkie sukcesy, wydobyli kolej z długów, tak? Oskarżeni. I kto oskarża? Prokuratorzy, które ja nazywam prokuratorzy Ziobry, to znaczy prokuratorzy, którzy są awansowani przez Ziobry. I zwykle w tych najbardziej drastycznych przypadkach to jest tak, że pierwszy prokurator nie chce. Znaczy ten, którego tam z mocy przepisów on powinien się zająć, nie chce. Ale potem znajduje się drugi, trzeci i się przerzuca sprawę aż do takiego prokuratora czy prokuratorów, którzy chcą. Te nazwiska są znane, tak nawiasem mówiąc, bo jest pręgrze obywatelski. To jest w internecie portal Państwo PiS. Państwo kreseczka PiS. Nawet słyszałem, że niektórzy chcieliby się z tej listy wydobyć. To znaczy, że jest to może być skuteczne. Czyli to jest najważniejsze. I ja powiedziałem przejściowy nie żartem, bo przypominam, że przechodzenie od systemu demokratycznego z państwem prawa do niedemokratycznego może się dokonywać albo gwałtownie, albo stopniowo. My mamy do czynienia z próbą stopniowego wprowadzenia, która daje się zatrzymać, ale przy odpowiedniej mobilizacji. Chcę państwu powiedzieć, żeby już rozszerzyć ten temat, wiele ludzi oczywiście jest zdegustowanych i słusznie, ale nie za bardzo rozumie dlaczego. W notowaniach, prawda, państwi, że partii rządzącej się nie za bardzo jeszcze pogorszyło. No ja, moja odpowiedź na to, jako tak człowieka, który stara się być chłodnym analitykiem również polityki, jest następująca. Żadna partia do tej pory w Polsce w 1989 roku nie miała tylu naraz sprzyjających czynników, w części tworzonych przez siebie. Po pierwsze, do zeszłego roku gospodarka przyspieszała. Nie dlatego, że polityka PiS-u była dobra, tylko że było ożywienie w Unii Europejskiej, plus podwoił się napływ Ukraińców do Polski. Z tego powodu, wedle szacunków NBP-u, co najmniej 0,5 punktu procentowego wydatkowego wzrostu. Po drugie, w związku trochę z pierwszym, dość łatwo było sfinansować dodatkowe wydatki wedle partyjnego klucza. To nie były tak, żeby problemy, co jest popularne, na czele jest 500+. Kosztem ograniczenia innych wydatków, łącznie z płacami w niektórych części budżetówki. Po trzecie, nastąpiło bezprecedensowe po 1989 roku używanie rozszerzającego czy rozszerzanego sektora państwowego dla celów partyjnych. Jakich? No obsadzanie swoimi. Czasami kilkakrotne, tak? Czyli klientelizm. No po czwarte, co zasługuje na wydzielenie? Rola mediów publicznych. Ta nazwa publiczna to jest szydercza oczywiście. Proszę Państwa, ja pamiętam te straszne czasy poprzednie, ale pod względem moralnym to jest jeszcze gorsze. Pod względem brutalności, bez wstydu, uważam, to jeszcze gorsze jest. Kompletny bezwstyd, kompletna niemoralność. No robienie nagonek na ludzi. Przecież wiadomo, że masowe nagonki zwiększają prawdopodobieństwo zamachów.
Ja nie twierdzę, że powodują 100%, zwiększają. Możemy to pokazać, obliczyć, nie tylko w Polsce. A Gandhi, bohater w Indiach, został zamordowany. Przez kogo? Przez jakiegoś fanatyka hinduistyczno-nacjonalistycznego. I to się dzieje. I to jest nikczemność. I wreszcie po piąte, żadna partia nie miała takiego poparcia Kościoła jak PiS. To proszę sobie wziąć pod uwagę tych 5 czynników, to się zacznie dziwić, że oni nie mają więcej głosów. Trump ma tylko gospodarkę, która się ożywia, tak? No i nie najgorzej się trzyma w społeczeństwie, które ma dłuższe tradycje demokratyczne. Ale to się daje odwrócić, tylko wymaga mobilizacji. Pewne czynniki słabną, na przykład z gospodarką. Czasy bonanzy się kończą i podtrzymywanie wydatków wymagało i jeszcze bardziej będzie wymagać dodatkowych podatków, które nie są zwykle nazywane podatkami, tylko jakieś opłaty itd., itd., w nadziei, że ludzie dać się oszukać. Także to jest, więc a proszę zobaczyć, jaki był rezultat ostatnich wyborów parlamentarnych. Przegrany Senat oraz taka sama liczba mandatów dla PiS-u jak poprzednio, mimo tych 5 czynników i większość przecież nie głosowała na PiS. Gdyby nie prawo wyborcze, którego ja nie krytykuję, żeby było jasne, to nie byłoby tej większości. Więc proszę się, ja wiem, mówię dlatego, że wiele osób uważa, że to jest siła nie do powstrzymania. Nie. To są ludzie, którzy mieli ogromny fart. I za słabo, i za mały, za słabo zorganizowany opór obywatelski, a także partyjny. Jak popatrzymy, Koalicja Obywatelska została 27 z kawałkiem. Przy braku profesjonalnej kampanii. No dobrze, wie pan co, z punktu widzenia przeszłości to jest dobrze, że było źle, bo mogą bardziej poprawić, tak? Gdyby uzyskali 27 i osiągnęli szczyty profesjonalizmu, to było beznadziejnie. Także się cieszcie, że było tam. Proszę panie, są rezerwy. Proszę bardzo pana. Tak. Panie premierze, dziękuję za bardzo interesujący wykład i prezentację. Moje nazwisko Mirosław Adamczyk, ponieważ ja ostatnie 6 lat miałem okazję spędzić w Hongkongu, czyli miejsce wyjątkowo wysokiej, pewnie najwyższej na świecie wolności gospodarczej. Ale z tej perspektywy chciałem wrócić do tej perspektywy pana tablicy Mendelejewa, o której pan zaczął dzisiejszą prezentację. Pan wspomniał, ale powiedział, że zostawi ten temat. Chodzi mi o model chiński. Czyli jaka jest pańska ocena tego modelu chińskiego, którym tak wielu również zachodnich ekonomistów się zachwycało i niektórzy się nadal nim zachwycają, gdzie nie jest tak zwany socjalizm autorytarny, gdzie nie ma demokracji, gdzie nie ma wolności obywatelskich i wszystkich innych elementów demokratycznego świata. Jak pan by uplasował na tej tablicy Mendelejewa i w jakiej ocenie model chiński? To jest duży temat, a krótkie potraktowanie. Proszę Państwa, przede wszystkim to nie jest socjalizm w klasycznej definicji, to nie jest krytyka. Jeżeli kapitał socjalizm definiuje, a tak należy, jako ustrój, gdzie jest monopol własności państwowej, to było za maoizm. Z fatalnymi skutkami. Od końca lat 70. następowała prywatyzacja i inne formy liberalizacji gospodarki chińskiej. Zaczynając od głównego sektora rolniczego, gdzie pracowało na początku większość ludzi, więc to był przełom. A potem dopuścili własność prywatną czy quasi-prywatną poza rolnictwem. Otworzyli się w dużym stopniu na inwestycje zagraniczne. Jak na wielki kraj stali się bardzo proeksportowi, czyli w efekcie doszli do jakiejś formy kapitalizmu wedle klasycznych definicji. Natomiast oczywiście tego nie nazywają kapitalizmem. Oni nazywają to socjalizmem z chińską twarzą czy coś takiego. To jest oczywista manipulacja. No, nie chcą. I ciągle dla nich prorokiem czy tym najważniejszym to jest Mao Zedong, który oczywiście był skrajnie antykapitalistyczny. Teraz, gdyby nie było tej liberalizacji gospodarczej, to Chiny byłyby nadal biedne. To dlatego, że odstąpiły od socjalizmu i z paru jeszcze dodatkowych czynników, o których powiem, doszli do sytuacji, w której 200 czy 300 milionów Chińczyków wyszło z biedy.
I to samo w sobie trzeba ocenić pozytywnie, co nie należy, co nie zakłada, że wszystko oceniamy pozytywnie. No, trzeba widzieć odrębne różne aspekty. To jest niezwykle ważne. Chińczycy więcej ludzi wydobyli z biedy niż Hindusi. Bo z pewnych powodów gospodarka hinduska czy indyjska jest bardziej skrępowana. To mogę powiedzieć, że Państwa to interesuje. No dobrze, to jest wielkie osiągnięcie. Dzięki przechodzeniu, odchodzeniu od socjalizmu do kapitalizmu przy zachowaniu dyktatorskiej władzy jednej partii. I to samo w sobie jest wedle moich standardów i Państwa standardów jest złe. Ale pod względem gospodarczym osiągnęli wielki sukces. Jakie są obawy? Po pierwsze, od paru lat zarządów obecnego dyktatora Xi nastąpiło zwiększone uprzywilejowanie niewydajnego z natury sektora państwowego. Znaczy oni dostają jeszcze większy odsetek kredytów i ich wydajność jeszcze bardziej spada. Robią ekspansję zagraniczną i są słuszne pretensje do Chin, że oni zdobywają rynki zagraniczne kosztem wielkich subsydiów albo wygrywające. To jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest oni uniknęli albo próbowali uniknąć silnego spowolnienia w momencie, kiedy na świecie zapanował kryzys finansowy, pompując niesłychanie dużo pieniędzy w gospodarkę na czele z przedsiębiorstwami państwowymi. I to doprowadziło do tego, że mają gigantyczny dług, 300% PKB, skoncentrowany w dużych, mało wydajnych firmach. I to jest znak zapytania, co dalej, prawda, z tym będzie. Po trzecie, jeden z czynników wcześniejszego sukcesu, to znaczy szybki przyrost liczby pracujących, czyli podaż pracy, zanika. Przyspieszone Chińczycy się, społeczeństwo chińskie się przedwcześnie zestarzało. Trochę ze względu na to, że jest tendencja, że kraj zwiększa dochody, to dzietność spada z różnych powodów, które demografowie znają, ale trochę też przyspieszone przez barbarzyńską politykę jednego dziecka. To było barbarzyństwo. To były przymusowe aborcje zaawansowanej ciąży. I to było, wiecie skąd się wzięło to barbarzyństwo? Znaczy, to nie jest to procedura przyczyna. Bo w latach 60. i 70. był klub rzymski, który ogłosił, że świat się tak przeludni, że ludzie będą umierali z głodu. I Chińczycy, władcy chińscy wzięli sobie do serca. I wprowadzili tą barbarzyńską politykę, która nie była potrzebna, bo owszem, mogliby mieć trochę większy przyrost naturalny niż mieli, ale nie byłby bardzo wysoki ze względu na ogólną tendencję, że jak dochód rośnie, to dzietność spada. Barbarzyństwo. No i w związku z tym można powiedzieć, że wzrost gospodarczy słabnie i bez reform rynkowych, a co gorsza, przy dalszym uprzywilejowaniu mniej wydajnego sektora, czyli państwowego, będzie dalej słabo. Jeżeli w tym scenariuszu, jaka może być odpowiedź władz chińskich? Jeżeli nie reformy, to nacjonalizm. Jak zmobilizować społeczeństwo? Nacjonalizm. To byłoby bardzo niebezpieczne, jeżeli było zwrócenie się do nas. I wreszcie trzeba powiedzieć, że nie tylko następowały w ostatnich latach negatywne zmiany w zakresie wolności gospodarczej, ale wolności osobistych. Znaczy tam właściwie jest doktryna, powiedzmy Putin udaje, że jest demokracja w Rosji. Chińczycy nie udają. Oni twierdzą, że mają lepszy model, w którym wszystkie ważne decyzje podejmuje partia, czyli podejmuje tam ten dyktator, łącznie z sądami. Prezes Sądu Najwyższego oficjalnie ogłasza, że wyższa władza to jest partia. To jest taka doktryna. No i nie jestem specjalistą, tylko czytam z doskoku i zastanawiam się, czy po raz pierwszy władza dyktatorska może wprowadzić świat Orwella dzięki nowoczesnym technologiom. Rozpoznawanie twarzy oraz skoncentrowanie wszystkich danych w jednym ośrodku. Tak, żeby nikt nie umknął, który powstaje, jak się wymknę, bo to byłby złowieszczy świat, straszny świat. Ja dwa pytania zadam. Jedno,
89-90 roku pojawiły się na ulicach miast łóżka rozkładane, bez żadnej polityki rządu, bez żadnej zmiany ustroju. Był to całkowicie ruch oddolny i wydaje się, że trzeba... polega rynek. Bardzo pozytywny. Czy miało to pewne znaczenie, prawda? A drugie pytanie jest, czy powodem tych naszych słabości w tej chwili, również ekonomicznych, nie jest bardzo ważnym powodem jest polityka kadrowa. Te klasyczne przykłady, że dwóch dyrektorów stadni koni arabskich, Trela i Białobok, prawda, zostali zastąpieni przez pana, który lubi konie, czy szefową Orlenu jest pielęgniarka, czy to nie jest też jednym z głównych powodów tego, co się w tej chwili w Polsce dzieje? Ale to jest symptom, to nie jest przyczyna. To jest tak, że złe systemy przyciągają złych ludzi. Może to być niekompetentne, mogą to być kanalie, mogą to być frustraci. To jest mniej więcej taka prawidłowość. Jak jest zły system pod względem moralnym, ekonomicznym, to kto do niego ciągnie albo kogo rekrutuje? No popatrzcie na sędziów Ziobry. Popatrzcie, to jest taka prawidłowość. I to dodatkowo pogłębi, ale przyczyną jest wprowadzanie złego systemu, który selekcjonuje takich ludzi. To jest mało zbadane, bo trudno to zbadać, ale bardzo ważne. Systemy, po pierwsze, różną usługą pod względem bodźców, tak? Co się opłaca bardziej? Czy się stoi, czy się leży, czy też pracować więcej, żeby więcej, bo można więcej zarobić, jest więcej możliwości, tak? Po drugie, mogą kształtować mentalność, chociaż to jest najsłabsze, to nie jest najważniejsze. Ale trzecie, to jest selekcjonowanie ludzi. A to, zrobię takie swoje ogólnienie, to jest hipoteza do zbadania. W każdym społeczeństwie, przypuszczam, jest w miarę równy odsetek, krzywa Gaussa, fanatyków, frustratów, łajdaków i skrajnych oportunistów. Bo ludzie się różnią pod względem moralnym, to jest... Społeczeństwo może spać spokojnie, jeżeli ludzie tego typu są rozproszeni pomiędzy organizacji. Problem się zaczyna, jak się skupiają w jednej organizacji. Wyjście jest taka, ta pozostała większość społeczeństwa musi się jeszcze lepiej zorganizować. Koniec, kropka. Wszystko inne jest niepotrzebnym narzekaniem. Monika Płatek. Przepraszam, zostawiłem łóżka na boku. Proszę Państwa, wolność gospodarcza daje rynek, to znaczy ludzie dla korzyści osobistych, niekoniecznie od razu dla dobra ojczyzny, podejmują działalność przedsiębiorczą, na początku zaczynając od tego, co wymaga mało kapitału. No to wymagało mało kapitału. Ponadto liberalizacja zadziałała. Wymienialność waluty, pieniądze, złotego oznaczała, że można swobodnie importować. Zarówno dobra konsumpcyjne, jak i dobra jako surowce do produkcji. I od tego się to zaczynało. To było bardzo ważne. Pięknie wyglądały te łóżka na ulicy. Monika Płatek, panie profesorze, bardzo dziękuję za ciekawy wykład, ale bez ale. To, co pan mówi, pokazuje, że jednakże jest pewien proces. I pozostaje pytanie, jak to się stało i jak to się dzieje, że społeczeństwo, które co najmniej nie jest gorsze i głupsze od innych społeczeństw, jeżeli rozwijało się tak dobrze, to z jakiegoś powodu to załamanie, z którym mamy do czynienia, i to załamanie bardzo groźne, bo rzeczywiście niszczy się fundamenty państwa prawa, nastąpiło. I stąd moje pytanie, jeszcze powiem tak, mam taką refleksję, iż wydaje mi się, że w pana tablicy Mendelejewa zabrakło państw... Proszę tego nie traktować poważnie. Bo to dobrze, w tablicy Balcerowicza zabrakło państw, o których było na wcześniejszym slajdzie Balcerowicza i które pokazywały najbogatsze i najbardziej rozwinięte kraje, takie jak Norwegia, Finlandia, która tu jest szczególnie ciekawa, pomijając nawet na boku Szwecję. Gdzie one się mieszczą i dlaczego mieszczą się tam, gdzie się mieszczą? I wydaje mi się,
że jednakże nie jest dobrze, aby pomijać emocje. My sobie możemy powiedzieć, że jesteśmy... A ja co tu robię, jak nie pobudzam Państwa emocji? Ale my sobie możemy powiedzieć, co? Że w analizach emocje pozostawiamy, a my ich oczywiście nie pozostawiamy. I wydaje mi się też, że nie wystarczy zobaczyć, ile się wydaje nawet na cele społeczne. Ważne jest, żeby zobaczyć, na kogo się wydaje, ponieważ zmian ostateczności nie da się dokonać bez ludzi. I trochę jest tak jak u Monty Pythona. Pieniądze to nie wszystko, trzeba mieć jeszcze nieruchomości. I w związku z tym ja bym się chciała zapytać, dużo wiedzieliśmy o PKB, ale co z indeksem, który się nazywa poziom jakości życia, tak to należy przetłumaczyć, Quality Life Index, gdzie on się mieści? Jak tutaj się mieścimy w tym indeksie? Gdzie miejsce na to, żeby zobaczyć, że nie będzie rozwoju gospodarczego bez zadbania o równość? I to o równość na bardzo różnym poziomie. No dobrze, ja dała pani, znaczy sformułowała pani parę tez, niektóre opatrzone na końcu znakiem zapytania. Na tyle, na ile jest w stanie, to się odniosę. Po pierwsze, ja staram się Państwu wyjaśnić, dlaczego po wygranych wyborach nie spadło PiS-owi więcej niż spadło, tak? No i te pięć czynników, moim zdaniem, duże wyjaśnienie. Natomiast pani zadała pytanie, dlaczego PiS wygrał. A jeśli nie zadała, to ja zadaję, żeby Państwu odpowiedzieć. Bo mi się wydawało, że Państwo sformułowała pewną hipotezę, odnośnie taką uwikłaną, dlaczego wygrał. To, co powiem, daje się sprawdzić. Po pierwsze, w demokracji, tak jak w sporcie, żeby wygrać, nie trzeba być bardzo dobrym. Ważne jest, żeby oponent był kiepski. Czyli kampania wyborcza się liczy. Koniec, kropka. Proszę sobie przypomnieć, że nasz poprzedni prezydent, przyzwoity człowiek, mój przyjaciel, miał straszną albo żadną kampanię wyborczą. Na parę miesięcy przed wyborami miał 60-70% popularności. Andrzej Duda ma mniej, proszę zwrócić uwagę. I przegrał. Bo w masowej demokracji profesjonalizm kampanii wyborczej jest kluczowy. Nie ma co się obrażać. Teraz ty przegrał, no to PiS nabrał wiatru w żagle. To się przyczyniło, ale nie jedyne. Proszę sobie przypomnieć, że dwie partie o mały włos by weszły, ale nie weszły. Gdyby jedna weszła, nawet Zandberg, to PiS nie miałby większości. Byłaby inna sytuacja. Proszę sobie przypomnieć, że jak się okazało, że ludzie zaczęli się bać, że Macierewicz może być ministrem obrony, to okazało się, że Gowin będzie. Ale po wyborach już nie był. Ale przed wyborami to miało znaczenie. Proszę też sobie przypomnieć, że mieliśmy wtedy wybuch dyskusji w Unii Europejskiej odnośnie uchodźców i Kaczyński z PiS-em włączyli najbardziej niegodziwą propagandę o zaraz. To była taka propaganda w stylu nazistowskim. No, to są zarazki i tak dalej. Jeśli się weźmie to wszystko pod uwagę, to jest więcej niż wystarczające, żeby wyjaśnić ten wypadek historyczny, jaki się stał w Polsce. A potem, proszę Państwa, jaka jest zła historia dla... Zła sytuacja dla kraju, to powiem po angielsku, bo najlepiej. The bad guys have good luck. Bad guys have good luck. To jest, i tak się nam zdarzyło. Tak? I z tego trzeba wychodzić przez mobilizację. Teraz te wątki, które pani poruszyła, no to trzeba jakoś powiązać z tą sytuacją. Jeżeli kraj, westchnienia o równości nie wystarczą, trzeba powiedzieć, a jaką równość chcemy zwiększyć i na pewno równość szans i zastanowić się jak. Jakie są źródła nierówności, jakie polityki, jakie postępowanie państwa to rodzi, a nie generalnie hasła, bo z tego nic nie wyniknie, albo różne złe rzeczy wynikną. Dalej, co to znaczy Szwecja? Szwecja, proszę państwa, bo ja wiem, ciągle o tej Szwecji, bo ja wyrwana z kontekstu. Słucham? No proszę bardzo, ale możemy i po Finlandii powiedzieć. No i co ma wynikać z faktu, że Finlandia w tej chwili jakoś się rozwija, choć ma duże wydatki socjalne. Jakie wnioski? Przecież my nigdy nie formułujemy wniosków na podstawie fragmentarycznych danych. To jest nienaukowe. Trzeba mieć zbiór danych, zastosować odpowiednie metody, czasami ekonometryczne, żeby wyłuskać wiarygodnie przyczyny i to odnieść do określonej sytuacji. Jeżeli pani mnie zapyta, a jakie są scenariusze gospodarcze dla Polski przy różnych założeniach,
No to mogę powiedzieć na podstawie danych, prognoz i pewnych metod, że przy kontynuacji polityki pisowskiej nam nie grozi na 100% załamanie gospodarcze. Nam grozi systematyczne spowolnienie, aż do ewentualnego momentu, kiedy przestaniemy doganiać Zachód i ktoś może lekceważąco powiedzieć, mnie nie obchodzi to PKB. Proszę Państwa, ale ludzi obchodzi, to znaczy skutki tej luki są między innymi takie, że ludzie, jak jest wolność, to emigrują do krajów bogatszych. W każdym kraju, gdzie można, jakaś część wyemigruje, Szwedzi, jak byli biedni, w końcu lat 19 masowo, Norwedzy też, emigrowali, a Szwecja doganiała, jak badania pokazują, dzięki szerokiej wolności gospodarczej w ramach państwa prawa. Jest niesłychanie ważne. Także musimy wiedzieć, co by wynikało z różnych obserwacji dla konkretnego problemu. Jak będę miał takie pytania, to spróbuję odpowiedzieć. Sadkowski Andrzej, panie profesorze, zaledwie w paru zdaniach odniósł się pan do kwestii demografii. W sytuacji, w której mamy współczynnik dzietności poniżej 1,5, w sytuacji, w której społeczeństwo gwałtownie starzeje, w sytuacji, w której system emerytalny jest w rozsypce. Wspomniał pan o tym, że pracownicy ze wschodu, Ukraińcy dokładnie, siła robocza pomogła gospodarce i oczywiście, czytając ostatnie dane, widać, że też również ich składki wpływając do FUS-u poprawiły sytuację FUS-u. Przynajmniej krótkoterminowo, co nie zmienia faktu, że FUS jest w krytycznej sytuacji. Jaka jest pańska recepta? Proszę? Tu jestem. Jaki jest pański pomysł czy rekomendacja w kontekście demografii, dodając do tego jeszcze to, co pan powiedział, że gospodarka rozwinięta statystycznie to taka gospodarka, w której dzietność maleje. I czy paradoksalnie odpowiedź nie należy szukać w czymś, co zapewne z pańskiego i mojego punktu widzenia jest może najgorszą rzeczą, a mianowicie interwencja państwa. To znaczy co, państwo ma pracować, nie, a ludzie będą przechodzić na emeryturę? Nie, nie, chodzi o dzietność i o demografię, panie profesorze. Proszę Państwa, ja mam kontakty z różnymi ludźmi, nie tyle od dzietności, co od demografii. Nie miałem okazji zapoznać się z jakimkolwiek skutecznym sposobem na wydatne podniesienie dzietności. Trzeba uznać, że to jest bardzo mało prawdopodobne, już nie wykluczę, a jeżeli jest możliwe, to przy ogromnych nakładach, które trzeba by zabierać biednym, młodszym ludziom. I tu trzeba, całe te 500+ było oparte na oficjalnej propagandzie, od początku oczywiście kłamliwej, że dzięki temu będzie więcej dzieci. Oni w ogóle tego nie zbadali. A gdyby zbadali, to by wiedzieli, że kłamią. Ale co zrobili ostatnio? Powołali pełnomocnika do spraw zbadania tego problemu. Proszę zwrócić, jest nowy pełnomocnik. On teraz ma zbadać, jak spowodować, żeby było więcej dzieci. Po tym, jak 90 miliardów wydano pod tym hasłem. 90 miliardów. Okej, czyli tu zakładam, że nie należy przyjmować, że znajdzie się jakiś łatwy, skuteczny środek. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Nie jest tak, że cały system emerytalny jest w rozsypce. To warto pamiętać. Oczywiście rozbito jeden człon. To jest OFE. I zabrano haracz od tych ludzi, którzy wytrwali. I to uważam, że to atak na OFE był jednym z największych błędów politycznych PO. To znaczy ileś ludzi odeszło i jakiś może, ale trzeba odróżniać. Jeszcze bardziej brutalnie OFE było atakowane przez Kaczyńskiego, no, wypisy jego wypowiedzi. Ale został pierwszy człon. To jest ZUS-owski, albo inaczej mówi się repartycyjny. On polega na tym, przypomnę, że ci co pracują legalnie płacą quasi podatki, które nie są nigdzie kumulowane. Te podatki, te w sumie od razu przypomnę, przechodzą na emerytur. W związku z tym ZUS-u nie da się obrabować.
i go nie obrabowano. Bo nie da się obrabować, no bo jak nie ma skumulowanego bogactwa, to się nie da. OFE dało się. Papiery wartościowe, akcje, ZUS-u się nie dało, bo inny jest charakter tego systemu. Natomiast trzeba pamiętać, że mieliśmy do 98 roku system, który był nie do utrzymania, bo on obiecywał wysokie emerytury, chaotycznie rzecz biorąc, przy krótkim stażu. Nie dało się tego utrzymać. To była fikcja kompletna i wielkim osiągnięciem ponadpartyjnym. To był SLD, zaczęło, profesor Hausner to zaczął. Potem to przeszło do nowej ekipy, była współpraca, było wprowadzenie systemu, który składał się z trzech członów, a jednym z nich, ilościowo najważniejszym, było wprowadzenie w miejsce tego chaosu prostej zasady. Ona jest równolegle w Szwecji, wytrwała. Mianowicie im dłużej pracujesz, im więcej zarabiasz, kumulujesz umowne składki, umowne, one nie są faktyczne. I masz bodziec, no dzięki temu, żeby dłużej pracować i możesz mieć wyższą emeryturę. To się nazywa defined contribution. To nie obiecujemy emerytur niezależnie od tego, co będzie wcześniej w twoim życiu zawodowym. I to jest bardzo ważna zasada, której do tej pory nie zniszczono, chociaż ją nadwyrężono przez przywracanie przywilejów. Ale ona ciągle jest. Teraz w tym systemie, zresztą w każdym systemie, jeżeli się obniża wiek emerytalny, co zrobił PiS, powodów absolutnie populistycznych, to emerytury muszą być niskie. No i jak to zastąpić? No czym? Dopłacać? A skąd? No trzeba obciążać młodszych większymi podatkami. Co ma to skutek nie tylko dla młodszych, ale także dla dynamizmu gospodarki. Czyli jedyne wyjście, które ja widzę, to jest spowodowanie, że ludzie będą dłużej pracować. Kraje rozsądne, z rozsądnymi władzami do tej pory to robią. No Niemcy podwyższają wiek emerytalny. Kraje Europy Zachodniej, Francja się tu zmaga, jak widzicie. Ale te rozsądniejsze to zrobiły. I nie ma, możemy oczywiście co? Możemy iść w kierunku wolniejszego ciągle wzrostu, między innymi wskutek powiększających się podatków lub długu publicznego, żeby finansować zwiększające się wydatki emerytalne wskutek obniżenia wieku emerytalnego. To jest jeden scenariusz. Przy czym proszę zauważyć, że obniżenie wieku emerytalnego, jeśli skłania ludzi do przejścia do wcześniejszej emerytury, pogarsza proporcje. To znaczy jest więcej osób pobierających emeryturę, a mniej pracujących na nich. Nie ma żadnego dobrego skutku. Także moim zdaniem trzeba po pierwsze bronić zasady tego dotychczasowego systemu, nie dać się nabrać na różne hasła typu emerytura obywatelska. To od razu ostrzegam. Co to znaczy? No mówię, no tak, to jest w ruinie. Co by oznaczało? Że wszyscy mają niską emeryturę i nie ma problemu. Tylko co zrobić z tymi dziesiątkami milionów, którzy pracują, składali tamte i co? I teraz o nim się powie, że oni będą mieli o wiele niższą emeryturę niż sobie wykalkulowali? A to faktycznie oznacza, to się kryje za tym hasłem emerytura obywatelska. Panie premierze, Justyna Szpanowska, Instytut Socjologii. Pierwszy raz mam okazję słuchać pańskiego wykładu. Wcześniej pańską myśl ekonomiczną poznawałam zapożyczoną tylko w książkach i tak dalej. I jestem, powiem szczerze, w wielkim szoku. Wzbudził pan we mnie bardzo wiele emocji podczas tego wykładu. Właśnie, chyba tylko nie do końca takich, o jakie panu chodziło, bo mam, po pierwsze jestem pod wielkim wrażeniem tego uproszczenia, które pan tutaj przedstawia, jeśli chodzi o rządy PiS-u, czy wszystkie rządy, które ocenia pan negatywnie, po prostu bad guys, jacyś źli ludzie magicznie doszli do władzy, ci są tacy, ci są owacy. No moim zdaniem to jest uproszczenie godne właśnie PiS-u. Podział na dobrych, złych, mądrych, głupich. Myślę, że to pytanie profesor Płatek, na które bardzo liczyłam, że pan odpowie tutaj, jest dla mnie istotne. Jakie są takie głębsze przyczyny tego, jak to się stało? No i bardzo ubolewam nad tym, że nie odpowiedział pan, też może będzie okazja do tego wrócić. Gdzie pan
umiejscawia, bo pana odpowiedź była typowo ekonomiczno zaciemniająca temat, to znaczy dane ekonometryczne i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzie pan po prostu w swojej własnej tablicy umiejscawia szeroko pojętą Skandynawię, nie wiem, powiedzmy na przykład Austrię może jeszcze do tego, ponieważ widzę duży rozdźwięk między tym, co na przykład, nie wiem, w mediach społecznościowych nazywa pan socjalizmem, a tym, co pan ujął jako socjalizm na tym wykresie. No jeszcze kilka pan rzucił takich niezwykle kontrowersyjnych stwierdzeń, jak na przykład te mieszkania w Londynie. Wiedeń, Berlin mają również bardzo restrykcyjną, pilnującą swojej zabudowy, mają restrykcyjne przepisy dotyczące nowej zabudowy, ale tam właśnie państwo interweniuje i nasze warszawskie ceny wynajmów już niedługo osiągną takie jak w Wiedniu czy w Berlinie. I to moim zdaniem pan przyczyny identyfikuje bardzo nie tam, gdzie są rzeczywiście, tak samo jak przyczyny dużych wydatków USA na kwestie zdrowotne. To właśnie ta prywatyzacja i to, że państwo musi w cenach rynkowych z wielkimi korporacjami handlować ludzkim zdrowiem. A jeśli chodzi o moje pytanie, bo ja mam naprawdę masę uwag. Było pytania? Jeszcze? Tak, jeszcze nie było. Tutaj moje różne uwagi do tych momentów, kiedy się pan mocno mijał z prawdą. A moje pytanie jest takie. To pytanie. Pytanie już formułuję. No moim zdaniem. No przyczyny pan, w wymienianiu przyczyn się pan mija z prawdą, no myślę, że to można. Czy pani... Mam pytanie, tak, już formułuję wyłącznie pytanie. Pan mówi o tym, że socjalizm, już nie wnikam w to, że nie wiadomo jak stwierdzić, co pan uznaje za socjalizm, ale on, że zawiódł te nadzieje, prawda, że okazało się, że ludzie chcą być przedsiębiorcą czy artystą. Jak pan myśli, jak kapitalizm ma zamiar odpowiedzieć na to, że tak bardzo masowo zawodzi dzisiaj nadzieję, mówiąc, bo czy w kapitalizmie każdy może być artystą albo przedsiębiorcą? Nie. Co więcej, jak znalazł się na niżynach społecznych, to słyszy, że no przegrał i był za głupi, proszę, nie uczył się dobrze. Dziękuję. Jaka odpowiedź na ten dysonans? Mieliście próbkę. Jak nie, bo to jest ciąg opinii, które na dodatek fałszywie obejmują wypowiedź. Ja nie powiedziałem przecież, że jedyną przyczyną jest to, co stwierdzono empirycznie, mianowicie jest bardzo ostre restrykcje w wykorzystywaniu terenów budowlanych, to ceny rosną. Zresztą nawiasem mówiąc, to jest elementarne prawo ekonomii, podaż i popyt. Ale to nawet szkoda czasu, żeby odnosić się do tego typu wypowiedzi. Może tylko jedno. Pani jest zaszokowana, że nie ma Austrii. Tak? Jest pani zaszokowana, że nie ma Austrii? Oczekuję, nie, ale momencie, bo niech pani przyjmuje odpowiedzialność za swoje słowo. Austria jest. Jeżeli pani cokolwiek by wiedziała na temat Austrii empirycznie, a nie z jakichś sloganów, to pani odnajdzie Austrię w grupie krajów, które są dość silnie przeregulowane i mają rozmaite problemy. Teraz, jednym z najgłupszych błędów, które często odróżniają dyskusje na tematy społeczne czy ekonomiczne, jest przypisywanie różnych znaczeń temu samemu słowu. Bo to jest kompletnie nieporozumienie. Trzeba trzymać się pierwotnego znaczenia. Jaki socjalizm proponował Marx? Antykapitalizm. To znaczy zniesienie własności prywatnej przez jej zastąpienie przez monopol własności nazwanej społecznej, ale w gruncie rzeczy państwowej i zniesienie rynku nakazami i rozdzielnicy. I taki socjalizm wprowadził Lenin, Stalin i taki socjalizm został narzucony Polsce. I z takiego socjalizmu wychodzimy. Dzięki temu, że cudem odzyskaliśmy wolność. Więc proszę się trzymać utartych znaczeń, bo wszystko inne jest głupotą lub manipulacją. Ja znam oczywiście takich ludzi, którzy mówili tak. Nie, socjalizmu nie było w Związku Radzieckim. Socjalizm był w Szwecji. Ale co oni, czemu dawali wyraz? No dali wyraz, że słowo socjalizm może oznaczać tylko dobre rzeczy. Więc nie można się zgodzić z twierdzeniem, żeby zgodnie z pierwotnym znaczeniem mówić, że socjalizm jest w Związku Radzieckim, tylko w Szwecji. Ale jak ktoś mówił, manipulując znaczeniem tego słowa, co jest prymitywną manipulacją. I nie ma żadnej dyskusji przy manipulowaniu znaczeniem słów. Jest tylko demagogia. Jeżeli ktoś mówi, że socjalizm jest w Szwecji,
to on daje inną definicję, ale nie mówi jaką. Można się domyśleć, że mówi tak, no, socjalizm to znaczy duże wydatki socjalne, tak? A w Szwecji są duże, w Finlandii jeszcze większe. No to w związku z tym damy nową definicję, socjalizm jest w Skandynawii, ale wedle tej definicji socjalizm jest we wszystkich krajach kapitalistycznych. Ja to Państwu pokazałem. To gdzie będzie kapitalizm? Wedle tej definicji, która jest uwikłana w Afryce. Bo w Afryce są małe wydatki, więc to jest absurd. Pretensjonalny absurd. I tyle się dalej powiedzieć. A mówię w taki sposób dość zdecydowany, bo uważam, że trzeba tępić absurd, bo inaczej on prowadzi do zamieszania sprzyjającego demagogom. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękujemy za bardzo, bardzo interesujący wykład. A jeszcze są chętni. Nie, ale już. No jak to? Przepraszam, pan się jeszcze... Bardzo tak, proszę. Jeszcze trzy pytania. Tak. No. Ale może zróbmy tak. Tak, ja tak właśnie planuję. Krzysztof Meissner, jestem akurat fizykiem. Otóż mam takie pytanie, znaczy akurat co do konotacji złych socjalizmu się w pełni z panem zgadzam, ale mam pytanie, mianowicie jak pan widzi ekonomiczną przyszłość Europy? Dlatego, że ja no, bywam w bardzo wielu krajach i tam na przykład Francja, która ma gigantyczne wydatki socjalne, rozprowadzone zaszłości historyczne, kilkadziesiąt rodzajów przywilejów zależnych od grupy. W Niemczech to jest mniej widoczne, ponieważ jest to bogatszy kraj. Jak pan widzi, czy ten klincz socjalny, który w Europie wydaje się narasta, jest zagrożeniem, bo Europa od wielu dziesięcioleci ma potencjał innowacyjny, naprawdę gigantyczny, światowy. Natomiast teraz ona musi się mierzyć z konkurencją ze strony Chin, Stanów Zjednoczonych, Indii prawdopodobnie rosnących. Jak pan widzi ekonomiczną przyszłość Europy przy ograniczeniach, które są zaszłościami historycznymi, które bardzo ją ograniczają, ten potencjał, który mogłaby mieć? Dziękuję. Proszę Państwa, nie ma problemów Europy w tym sensie, że one dotyczą całej Europy. Są skoncentrowane problemy w niektórych europejskich krajach. A jeżeli to są kraje duże, to pośrednio, statystycznie rzecz biorąc, wpływają na wyniki całej gospodarczej Europy. No jakie kraje? Mamy dużą zróżnicowanie. To nie jest tak, że wszędzie równie źle, równie dobrze. Na pewno Włosi. Oni od kilkunastu lat praktycznie nie zwiększają wydajności. I sami Włosi się zastanawiają, dlaczego. Jedna z prawdopodobnych hipotez jest taka, że podtrzymywane są przy życiu przez rolnictwo subsydia mniej wydajne firmy, w związku z tym środki nie idą do bardziej wydajnych. Czyli zwykła arytmetyka pokazuje, że wskutek tego średnia dla rozwoju jest obniżana. No i są dwa scenariusze, gdy kraj ma złe wyniki gospodarcze. Jedna, że idzie ku reformom, i tak było w Polsce. 89, a druga, że idzie kod demagogii populistycznej i we właściwie zobaczymy, co będzie wyborami, co będzie Salvinim i tak dalej, i tak dalej. No i drugi kraj słusznie wskazany to jest Francja, która w odróżnieniu od Włoch mam wrażenie ma sprawniejszą administrację, ale ma rzeczywiście bardzo duże wydatki socjalne przy trochę wolniejszym starzeniu się społeczeństwa niż w Polsce, czyli w Niemczech. Trochę wolniejszym, to im pomaga, ale szczerze mówiąc, powiedziałem wprost, Francuzi nie podają, gdzie się rodzi, w jakich rodzinach się rodzi najwięcej dzieci. Bo to jest zakazane. A bez żadnych konotacji chcę powiedzieć, że to jest dosyć istotne. Dobrze. No i nie da się z góry powiedzieć, jak się zakończą próby, jak będzie polityka gospodarcza, oby Macron wytrwał. Bo przecież u nich oczekiwana długość życia jest jeszcze większa niż w Polsce. I to jest prosta arytmetyka. No, prosta arytmetyka. Jeżeli w systemie zwiększa się liczba świadczeń odbiorców, to ta reszta musi więcej płacić. Nic, żadnej tutaj filozofii nie ma. Więc to jest drugi kraj. Ale Niemcy są w lepszej sytuacji. Ale dlaczego? Bo dla rządów socjaldemokratycznych kilkanaście lat temu wprowadzono liberalizacyjne reformy ograniczające obciążenia i skłaniające ludzi do pracy. Przedtem oni uchodzili za chorego człowieka Europy.
I to zadziałało. Zobaczymy jak długo, ale są z pewnością w lepszej sytuacji. Holandia jest, wydaje mam wrażenie, Skandynawia. Dlaczego? Nie. Oni mają mniejsze wydatki socjalne niż Francja, za wyjątkiem Finlandii. Ale oni mają duże wolności gospodarcze przy doskonałym wymiarze sprawiedliwości. Doskonały, praworządny wymiar sprawiedliwości. I to jest ważne nie tylko dla sprawiedliwości, ale dla inwestycji. Bo prywatni inwestorzy, w odróżnieniu od państwowych, ryzykują własnymi pieniędzmi i oni chcą wiedzieć, że nie stracą wskutek jakichś zaburzeń o natury politycznej. Czyli rzeczywiście są poważne problemy w niektórych krajach i nie ma europejskich rozwiązań dla Włoch, są włoskie rozwiązania dla Włoch. Nie ma francuskich rozwiązań dla Francji, są francuskie rozwiązania. I my nie zastąpimy polityków włoskich czy francuskich. Profesor Jackowski. Jedną króciutką deklarację i bardzo precyzyjne pytanie. Deklaracja jest taka, żebyśmy nie używali tutaj słowa kłamstwo w sytuacjach, kiedy w istocie nie zgadzamy się z opiniami albo nie potrafimy zakwestionować konkretnych danych, o których możemy powiedzieć, że są podane nieprawdziwe dane i wskazać inne dane wraz ze źródłem. Myślę, że to może jest pożyteczna nauka. Natomiast mijanie się z prawdą to nie jest kłamstwo? Nie? Mówienie rzeczy nieprawdziwych. Ale ja to odnoszę też do mijania się z prawdą. Ja koleżance to chętnie wyjaśnię, tę różnicę. A pytanie jest takie, chciałem zapytać, jak pan się odnosi do wolnego rynku w dziedzinie edukacji, w szczególności edukacji wyższej. Tu wracamy do pytania o płatność za naukę i w służbie zdrowia. I czy ma pan jakiś pogląd na porównanie rozmaitych systemów w tym zakresie? Znaczy, zacznę od takiego pytania może retorycznego. Nic z nas nie ma wątpliwości, że z prywatnych pieniędzy powinniśmy kupować samochody, lodówki, jedzenie, odzież. To dlaczego miał być jakiś zakaz etyczny, natury etycznej, żeby z prywatnych pieniędzy nie kupować pewnych usług, na przykład zdrowotnych czy edukacyjnych? Ja zacznę od tego, bo dla wielu ludzi się nie mieści w głowie, bo oni sądzą, że ponieważ z jakichś tam powodów te rodzaje usług są finansowane z podatków, czyli publicznie, że to jest jakieś prawo. To nie jest żadne prawo. Tak się utarło i może się teraz, jeżeli się dojdzie do wniosku, że ze względów raczej politycznych, to znaczy, że ze względu na powstałe postawy, trzeba to utrzymać i z tym nie dyskutuję specjalnie, to jest pewien sposób, żeby połączyć wybór z finansowaniem budżetowym. To się nazywa bony edukacyjne, czy bony zdrowotne, czy innej formie, to nie musi być bon do ręki. Jak jest na przykład w Szwajcarii, wedle mojej wiedzy, która ma niezłą opiekę zdrowotną. Tam jest prosta reguła, że każdy musi się ubezpieczyć w zakresie pewnego koszyka dóbr, usług zdrowotnych, a jeżeli jest poniżej pewnego poziomu dochodu, to władza publiczna to płaca. I łączymy wybór z rynkiem. I nie potrzeba rozgałęzionej biurokracji. I jednocześnie możemy powiedzieć, że osoby, które z jakichś powodów nie mogą sfinansować podstawowych usług zdrowotnych, uzyskują pomoc publiczną. Także są rozwiązania, które potrafią pogodzić. Z jednej strony wolność wyboru, z drugiej strony dbałość o autentycznie najbiedniejsze. Kto wprowadził, ja może jeszcze uzupełnię, proszę Państwa, krajem, który w największym zakresie wprowadził bony edukacyjne, znaczy sytuację, w której o te pieniądze budżetowe mogą ubiegać się konkurujące ze sobą firmy albo fundacje, jest Szwecja. Jeszcze kilkanaście lat temu jakoś to nie wzburzyło socjaldemokratycznego sumienia w Szwecji. Wielka Brytania tak daleko nie śmiała się posunąć. Oni nie dopuścili firm. Prywatny wedle zabobonu, że jak prywatny, to nie może być dobry w tej dziedzinie edukacji. W Stanach Zjednoczonych to jest bardzo różnie. Dlaczego? To nie jest w interesie związków zawodowych. Jak one są silne, to wtedy nie chcą, bo jak mamy quasi rynek, to jedni zyskują, drudzy tracą. Bo mają mniejszą liczbę klientów i mniejszą liczbę masy budżetowych pieniędzy. Jak są bardzo silne i roszczeniowe związki zawodowe, to nie przechodzi. W Stanach Zjednoczonych są duże nierówności edukacyjne,
przy dominacji tych publicznych rozwiązań. Dobry wieczór, panie profesorze. Moje nazwisko Kardyk Aleksander z Instytutu Nauk Politycznych. Przede wszystkim dziękuję bardzo za możliwość wysłuchania bardzo ciekawego wykładu. Ja mam takie dwa malutkie pytanka. Pierwsze z nich dotyczy kwestii podatków. Niejednokrotnie dyskutując z zwolennikami neoliberalizmu, spotykam się z poglądem, jakoby warto było zastąpić podatek dochodowy podatkiem obrotowym i chciałbym spytać pana profesora o to, co pan profesor w tej kwestii uważa. Nie jest to dobry pomysł, najkrócej mówiąc. Dziękuję za odpowiedź. I drugie pytanko, być może bardziej rozbudowane. Czy pana profesora zdaniem istnieje możliwość osiągnięcia swego rodzaju równości między gospodarką wolnorynkową a ochroną środowiska? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to może trochę rozwinę tę odpowiedź, bo to jest też dużo niepewności. Proszę Państwa, jak się przedstawiała sytuacja zanieczyszczenia środowiska za poprzedniego ustroju? Mieliśmy gigantyczne zanieczyszczenie przy wolnym wzroście, bo gospodarka socjalistyczna była marnotrawna. No i zużywała 3 razy więcej energii i tak dalej. Jedna z korzyści wolnorynkowych reform po 1989 roku, że bardzo wyraźnie przy wzroście gospodarczym spadły emisje. Między innymi dzięki temu, że najbardziej zanieczyszczające zakłady zostały ograniczone lub zamknięte, na przykład produkcja koksu. To się rzadko, czyli gospodarka socjalistyczna skazana jest na to, że jest niszczycielska. Ja cały czas mówię o socjalizmie w znaczeniu klasycznym, bo jest marnotrawstwem. No to jest pierwszy punkt. Tu jeszcze taki. Drugi punkt i tu może wsadzę kij w mrowisko, ale uważam, większość dyskusji na tematy przyszłości ekologicznej Ziemi pomija główny fakt, wedle mojej wiedzy. Mianowicie, Zachód per saldo łącznie nie będzie zwiększał emisji CO2, bo jest już bogaty, wolno się rozwija i większa część rozwoju idzie w kierunku usług, kiedy nie produkuje emisji. Ale co z Chinami? Co z Indiami? Czy one mogą, po pierwsze trudno im zabronić, żeby nie zwiększali poziomu dochodu, tak? Jeżeli Chiny mają 25% w kategoriach purchasing power, no trudno, nawet jeśli chcieli, to nie zdołamy. No więc załóżmy, czy są w stanie rozwijać się bez dodatkowych emisji. Tylko przy jakimś przełomie technologicznym, którego na razie nie widać. Więc rozwiązanie jest w przełomie technologicznym. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że niedawno władze chińskie podjęły decyzję o budowie dodatkowej liczby elektrowni węglowych, których łączna moc jest równa temu wszystkim elektrowniom węglowym w Europie. Czy ktokolwiek mówi o tym w dyskusjach o globalnym problemie, jakim jest global warming? Rzadko się spotykam. A przecież to jest podstawowy fakt. Proszę dodać do tego Indie. I ja nie podważam w tej chwili, prawda, twierdzeń tych, którzy starają się prognozować, choć ich rozrzut, ich prognoz jest bardzo duży, że trzeba pamiętać. Ja tylko wskazuję na podstawowy fakt, którego nie można omijać. To jak to ominiemy? Tylko jeżeli jest coś sensownego, to tylko możemy nazwać to. To jest więcej środków na fundamentalne badania nad produkcją energii, tak żeby to nie była emisja. Najbardziej, przy obecnej technologii, najlepszy z punktu widzenia zagrożenia global warming, to są elektrownie jądrowe. Ale co zrobiła pani Merkel, która uchodzi za bohaterkę, jeżeli chodzi o zmianę energii? Ona zamknęła je. Czy to jest antyekologiczne? I co się pojawiło? Trzeba było zastępować je w części elektrowniami węglowymi. Stany Zjednoczone mają większą redukcję emisji CO2 niż niektóre kraje Europy. Czyli zasadnicze pytanie, powtarzam, jeżeli to jest problem globalny, a jest to problem globalny, to co z emisją z tych krajów, które są dużo biedniejsze niż Zachód i chcą się dalej rozwijać?
A propos kanclerz Merkel, ja ją zapytałem, dlaczego właśnie przestają inwestować w energetykę jądrową. Powiedziała mi, że ja wiem, że to jest głupota, ale ja mam zielonych w parlamencie. Czyli zieloni tutaj wcale nie okazali się proekologiczni. Proszę Państwa, to ja też anegdotkę. Kilka lat temu rozmawiałem z byłym kanclerzem Schröderem, który się prywatnie żali. Mówi tak, ja proponowałem jakieś ograniczenie, nieduże elektrowni atomowych, a Merkel wtedy nie. I to nagle po Fukushimie zaproponowała zamknąć wszystkie. Można to nazwać czystą polityką? Czysta polityka bywa brudna. Profesor Tomaszewski. Dobry wieczór. Tadeusz Tomaszewski, Wydział Prawa i Administracji. Dwa pytania. Pierwsze pytanie, co pan profesor myśli o Brexicie? A drugie pytanie, co pan profesor myśli o Brexicie z naszego punktu widzenia? Czy mamy się martwić? Czy mamy się bardzo martwić? I czy to nie prowadzi do polexitu? Dziękuję. Ani martwić, ani bardzo martwić, mobilizować się. Absolutnie. To są je oczywiście. Co do Brexitu, to proszę pamiętać, że mało kto się tego spodziewał w Wielkiej Brytanii. A jednak się stało. Dlaczego? To mniej więcej to samo, co się stało w Polsce z poprzednimi wyborami. Brak profesjonalizmu w sensie technicznym ze strony zwolenników i wysoki profesjonalizm, technicznie rzecz biorąc, ze strony zwolenników pozostania Brexitu. Łącznie z wymyśleniem podobno doskonałego sloganu take control. W naszym języku to słyszymy suwerenność, tylko take control lepiej brzmi, bo jest prostsze. No i potem kłamstwa. Ile dodatkowych miliardów funtów będzie Wielka Brytania można przeznaczyć na swój ukochany National Health Service, jak wyjdzie. To były kłamstwa, ale te kłamstwa bombardowały i wzbudzały emocje. No i w efekcie stało się to. Teraz przechodzę do Polski. Proszę Państwa, dla nas pozostanie w Unii Europejskiej 100 razy ważniejsze niż dla Wielkiej Brytanii, bo jesteśmy blisko Putina. Proszę sobie wyobrazić i wiem, NATO, ważne jest, ale trzeba pamiętać, że Unia Europejska jest także czynnikiem bezpieczeństwa Polski. Proszę sobie wyobrazić Europę bez Unii Europejskiej. Jak działały poszczególne kraje? Prześcigałyby się jeszcze bardziej niż teraz w kontaktach z Putinem. Więc każdy, kto stwarzałby zagrożenie dla przynależności Polski do Unii Europejskiej z punktu widzenia historycznego, jakby to powiedzieć łagodnie, zdrajcą, to przypomina Targowicę. Bo żywotne interesy Polski leżą w tym, żebyśmy mieli tę dodatkową gwarancję bez. Nawet już nie mówię o korzyściach gospodarczych, które dla Polski są niebagatelne, a konsekwencje wyjścia były bardziej dotkliwe dla Polski niż dla Wielkiej Brytanii. Teraz my jesteśmy w procesie. Znaczy nie w formalnym procesie wychodzenia, ale w faktycznym procesie, bo to wszystko, co się dzieje na linii obecny rząd, obecna władza, Unia Europejska, nigdy się nie zdarzały pod względem treści i drastyczności formy w Unii Europejskiej. To jest grube przelicytowanie Orbana. Bo z tego, co się orientuję, a staram się dowiadywać, to Orban nie próbował do takiego stopnia opanować sądów powszechnych, tam przejął różne instytucje, ale nigdy jego przedstawiciele nie byli tak bezczelni, brutalni w stosunku do władz, polityków, urzędników, instytucji europejskich. Nigdy. W związku z tym można powiedzieć, że jesteśmy w procesie i uważam, że Donald Tusk w takim głośnym twicie powiedział, że o wyprowadzaniu, nie wyprowadzeniu, wyprowadzaniu. Ale to jest kolejny atak. My możemy być na marginesie i zresztą po takich doświadczeniach, no to kto mieć do czynienia z politykami, który się tak zachowuje. Można sobie, zobaczymy, jeszcze jedno powiedzieć, nadchodzące miesiące będą kluczowe ze względu na wybory prezydenckie i ze względu na to, że ten problem, polska praworządność, czy brak praworządności, on nie będzie nabrzmiewać. Czy chcemy, czy nie chcemy, taki będzie bieg zdarzeń.
I nawet jeżeli pan Duda nagle złoży deklarację miłości wobec Unii, to nie będzie to specjalnie wiarygodne po jego ostatnich wypowiedziach, a ponadto nawet gdyby były nagle czułe słówka, to nie wystarczą. No mamy, jak rozumiem, to są lepsi specjaliści, więc mogą mnie skorygować. Mamy rzecz bezprecedensową, wedle tego, co ja wiem, a mianowicie zwrócenie się Komisji do Trybunału Europejskiego Sprawiedliwości o środki tymczasowe w sprawie fundamentalnej dla Unii. Fundamentalnej. Tego nie było jeszcze. No i można prognozować, jaki będzie ruch. A patrząc także na poprzednie decyzje TSUE. Jeżeli by się okazało, co jest chyba prawdopodobne, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości się przychyli do wniosku, to co zrobi Kaczyński? Będzie w dalszym ciągu szarżować? To będą kary, jak rozumiem, tak? I będzie, czyli Kaczyński doprowadził do punktu, w którym Unia w interesie wspólnoty prawa uznała, wbrew temu, co jeszcze tam było, parę miesięcy albo tam dwa lata temu, że są środki ostateczne. I postawa z polskiego społeczeństwa, tej większości, która musi być lepiej zorganizowana, będzie bardzo ważna. Bardzo, bardzo ważna. Dobrze, dobrze. Witold Morawski. Chciałem zapytać o następującą rzecz. PiS oszukał w czasie kampanii wyborczej wszystkich wyborców tym, że postępuje zgodnie z tym, co obiecał. Znaczy obiecał 500+, a w rzeczywistości dał 500+ na pierwsze dziecko, a dopiero tuż przed wyborami Kaczyński wyszedł i oświadczył, że teraz będzie na drugie dziecko i jeszcze dodatkowo każdy emeryt dostanie 1000 zł. Te wydatki skumulowały się w zeszłym roku. Przez pierwsze 3 lata to było rząd 20 miliardów rocznie. W roku wyborczym jednak było to już na każde dziecko plus jeszcze dodatkowo 1000 zł na emerytów. W sumie pan profesor to skwitało 90 miliardami w całej tej kadencji. W tym roku, tak, skumulowane, w tym roku te wydatki uderzą również w rząd. To, co podano ostatnio, poziom inflacji wzrósł do 3,8% za zeszły rok. Moje pytanie jest takie. Wygląda na to, że ta inflacja, ze względu również na to, że gospodarka zdecydowanie wyhamowała, może być nawet wyższy niż w poprzednim roku, a to już będzie bardzo zauważone przez społeczeństwo. Jak pan profesor widzi właśnie inflację i to, co się będzie działo w tej chwili w gospodarce? To jest moje pytanie. Znaczy, powiem tak, większość oficjalnych prognoz sygnalizowałaby, że inflacja potem będzie lekko spadać. Ale nie da się wykluczyć nieprzyjemnych niespodzianek. Na przykład, że presja kosztowa, która już następowała, będzie narastać. To jest pierwsze. Po drugie, że przeciwdziałanie narastaniu inflacji będzie opóźnione. Proszę pamiętać, że na czele NBP-u jest osoba mianowana przez pana Kaczyńskiego, dawny działacz, pan Glapiński, który zapowiada, że stopy procentowe będą nawet obniżone. No i mamy tam różnych egzotycznych kandydatów z PiS-u, jak pan Łon z Poznania, który uważa i nie żartuje, że Europa powinna wprowadzić złotego w miejsce euro. I to nie jest żart, to jest poważne. Tam jest parę egzotycznych kandydatów. Więc chcę tylko jedno powiedzieć, że odpowiedzialność w największym stopniu, odpowiedzialność za to, co będzie z inflacją, spoczywa na panu Glapińskim, który z tego, co rozumiem, kontroluje tak na razie rozkład głosów w Radzie Polityki Pieniężnej, bo to polityka pieniężna najbardziej wpływa na inflację. Podwyżki cen podbijają, ale nie muszą rodzić trwałego, systematycznego dalszego wzrostu. To jest jedno. Dalej, normalnie spowolnienie ma skutki antyinflacyjne, no bo jest mniej wydatków. Tu trochę koryguję, ale my znamy z historii bardzo nieprzyjemnej zachodu, coś się nazywa stagflacja. To jest bardzo niedobre połączenie rosnącej inflacji i spadającego tempa wzrostu gospodarczego. Nie potrafię, proszę Państwa, powiedzieć z jakimś dużym prawdopodobieństwem, że to nas czeka. Mogę powiedzieć,
że nie da się tego wykluczyć i zademonstruję artykuł. Możemy wpaść w stagflację dwóch autorów, których cenię za charakter i profesjonalizm. Jeden się nazywa Mirosław Gronicki, były minister Gronicki, a drugi się nazywa Jerzy Hausner. Także na ten temat są analizy. To są tylko możliwe scenariusze. Mogę tylko Państwu powiedzieć, jako były szef NBP-u w latach 2001-2007, że ja uważałem, że należy działać, zanim zagrożenie się zrealizuje, czyli prewencyjnie. Bo to zwykle, podobnie jak w medycynie, jest trochę tańsze niż reagować na coś, co już by narosło. Jak na razie jest mało prawdopodobne, żeby ta strategia była wprowadzona w życie. A co do wydatków, one rzeczywiście w ramach kampanii wyborczej się zwiększały. I to miało konsekwencje i ma konsekwencje nie tylko ekonomiczne, w tym sensie, że jak się zwiększa wydatki, no to trzeba skądś wziąć pieniądze. No to się zwykle podwyższa podatki i nie jest prawdą, że podatki nie były podwyższane, tylko były podwyższane pod inną nazwą. Opłata solidarnościowa, takie różne opłaty pojawiają, to są podatki. Podatek bankowy, no to wydaje się, że spada na banki, ale w gruncie rzeczy był zapłacony przez klientów banków, bo istnieje zjawisko nazywane incydencją podatkową, że ten, co bezpośrednio płaci, stara się na swoich klientów. I tak się stało. Są badania, że tak się stało. Czy ostatecznie to spada na ludzi. Więc z tych pięciu czynników, o których mówiłem, sprzyjających PiS-owi, to znaczy przyspieszający wzrost, mamy się odwrócenie jednego czynnika, właśnie tego, to znaczy mamy spowalniający wzrost. Czyli trochę trudniej będzie o rozdawanie pieniędzy. Ale jeszcze jedno powiem, żeby dopełniając sprawę inflacji. Inflacja jest niedobra na dłuższą metę dla konsumentów, dla ludzi. Na krótką metę jest dobra dla budżetu. Czyli łatwiej jest więcej, nominalnie dochody rosną. Proszę bardzo pana, ostatnie pytanie. Ja się nazywam Tomasz Hilsberg, jestem uczniem 9 liceum imienia Hoffmanowej. Ja mam takie szybkie pytanie, bo w przedstawionych przez pana statystykach tutaj przewinęła się parę razy Wenezuela, w której obecnie sytuację możemy określić jako no, dość nieciekawą. I chciałbym się zapytać, czy uważa pan, że jest w tej chwili możliwym uzdrowienie wenezuelskiej gospodarki i polityki? Mówimy o naszej gospodarce? Brawo, że się interesujecie. To jest najbardziej spektakularny przykład w ostatnich latach zniszczenia gospodarki i społeczeństwa w dużej mierze. Tak, gratuluję, że się tym interesujecie. Wzięło się to z tego, że był taki, jak się mówi, podobno charyzmatyczny przywódca Chavez, który był wielbicielem Fidela Castro. Kilkanaście lat temu. I on miał niezwykłe szczęście, czyli fart. Jak doszedł do władzy, to ceny ropy zaczęły rosnąć. No i miał co rozdawać. Na dodatek rozdawał Kubańczykom. I innym. Tak, był internacjonalistą. Umarł przedwcześnie i jego następcą został pan Maduro, chyba jego był szofer, który, no, tam dentyści zostają następcami i tak dalej, masażyści, no więc to akurat szofer, to zupełnie przyzwoicie. No i on trafił akurat na okres spadających cen ropy. A jednocześnie w ślad za Chavezem prowadził potwornie niszczycielską policją, nawet nie bardziej, nie jak na socjalizm jeszcze bardziej niszczycielską. Oni właściwie zniszczyli główne źródło dochodów, czyli wydobycie ropy, które spoczywały w rękach gigantycznego przedsiębiorstwa, bo oni obsadzili swoimi. A ich swoi byli chyba jeszcze gorsi niż nasi swoi. No i to zaczęło w piorunującym tempie spadać. Starali się jednocześnie tych Kubańczyków nagradzać. Jak im odpłacali Kubańczycy? To prowadzę do pytania. Bardzo ważne. Przysłali swoją bezpiekę. I to i bezpieka kontroluje siły represji w Wenezueli. W związku z tym, dlaczego nie ma buntów jak na razie wojska? Bo za każdym stoi NKWD, czyli bezpieka. A Kubańczycy wyspecjalizowali się w tym. Proszę Państwa, tam wyemigrowało 4,5 miliona ludzi, tyle co z Syrii.
gospodarka skurczyła się o ponad 50%, ale się to ciągle trzyma. Na czym? Na zastraszaniu. Jak długo się będzie trzymać? W dużej mierze zależy od tego, czy wreszcie Zachód coś więcej zrobi. Bo ci ludzie prawdopodobnie są pod takim wpływem tego aparatu wenezuelskiego, że bez i zewnętrznego impulsu trudno im będzie coś podziałać. Ale to jest spektakularne. To wszystko się nazywało boliwarski socjalizm. Oni byli skrajnymi antykapitalistami. Pytanie było, czy widzisz szansę, żeby oni się wydobyli z tego... Jak się wydobędą z Maduro, to się wydobędą dalej, tak jak my. Problem nie jest ekonomiczny, problem jest polityczny. Czyli trzeba usunąć złe rządy i wprowadzić lepsze, tak żeby mogły naprawić szkody. Gdy my nie mamy do czynienia, proszę Państwa, ani w Wenezueli, a w naszym kraju jest problem intelektualny. To znaczy nie wiemy, co zrobić, kiedy się dokona zmiana polityczna. Jedyny problem, czy główny problem, to zrobienie zmiany politycznej. I to może jest słowo końcowe na dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.